Okej, okay, już jestem. Panie Fulie, jest pan? Jestem. Zrobiłem sobie restart internetów. Jakby ktoś się pytał, to po drugiej stronie oczywiście niezastąpiony Fulie. Tak. Matka, ojciec, nie wiem, siostra, brat. Cokolwiek. No, a z tej strony Sefci, więc witamy was na wyścigu numer 6 na Road Internety America. Internety działają, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Nie zepsuło ci się nic? Nie, bo miałem drugi klatek. Nadal mam jakieś, kurde, małe, nie wiem, coś się dzieje. 4K bitrate'u i gdzieś tam dropem. A gdzie Tuchan? A o co chodzi? Za chwilę jest tak restart serwera, także. A Tuchan jest na tym, na... No. Na Twitchu. Na Twitchu na pro. W sumie to bym chciał tak ordynarnie pić z butli. A w sumie dobra, to nie będzie tego widać, okej, okay, nieważne. No wiesz, no nie wolno tak, nie? Przy ludziach. Trzeba jakkolwiek tam maniery mieć, tak? Savoir vivre i takie inne. Dobrze. Powiedz mi, jaką masz wersję mapki? Ile masz zaznaczonych zakrętów? 14? Raz, dwa, trzy. Ja mam tak, pierwszy, trzeci, bo drugi to jest napisane what the fuck. Czwarty, piąty, szósty, siódmy, potem jest Hurry Down, ósmy, Karuzela, Clink, Kittle Bottom, Canada Corner, Thunder Wally, Bill Mitchell Band i 14 i prosta do pitu i do mety. Dobrze. Tyle mam zakrętów. Ja ci mogę tą mapę podesłać. Ona jest znaczy, taka ja bardziej... Mam tak parę wersji w sumie, jak ten. No to do co, może wtedy omówimy zwyczajowo tor, co? Zwyczajowo, jak w naszym zwyczaju bywa. Dobrze, możemy omówić tor. Tylko 7K to była kamera wolna? Tak. Mam nadzieję, że ogólnie poziomy głośności są spoko, więc powiedzcie, jakby coś było nie tak, czy tam fulię było słabo słychać. No to oczywiście... Czy będę za głośno? Czy za cicho? Tak, teraz też. No to może tak słowem wstępu. Tor ogólnie rzecz biorąc jest bardzo, bardzo nierówny. Jest strasznie dużo górek, zjeżdżamy w dół, podjeżdżamy pod górę, więc myślę, taki dość bardzo ciekawy element tego toru. W końcu mamy górki, mamy nierówny tor. To jest mega zajebiste, bo kiedyś te poprzednie wyścigi, jak mieliśmy, to były w sumie płaskie. No tak. Zobaczymy, jak latają pojazdy, o ile będą latały, ale to zobaczy się. Znaczy ogólnie rzecz biorąc mi się wydaje, że tory są zazwyczaj na płaskich terenach, mało jest wzniesień. No i w sumie tak naprawdę mamy Laguna Seca, no i ten tor też ma dość duże różnice terenu. Ale mi się wydaje właśnie Laguna Seca, bo tam mieliśmy ponad ile 100 metrów różnicy, jeżeli chodzi o tam amplitudę. Więc tam chyba było najwięcej. Niemniej, Road America przed nami. Tak. To co? Zakręt numer jeden. Zakręt numer jeden. Najdłuższa prosta w tym wyścigu. To jest jedna z najdłuższych tak, prostych w tym torze, na tym torze. No tylko pamiętajmy, że po wyjeździe 14 podjeżdżamy pod górkę, więc na pewno takie prędkości byśmy nie wzięli sobie, jakbyśmy chcieli. No tak. Ale nawet jakby na to nie patrzeć, jest to jedna z najdłuższych prostych na torze. No. I pierwszy zakręt będzie o tyle fajny, że o ile u ciebie LMP, jak mówiliśmy, mogą przejechać spoko, to zobaczymy, jak się GT zachowa. No to fakt. Bo LMP mi się wydaje na spokojnie sobie przejedzie się umiejscowi, tym bardziej, że no pojazdów LMP nie jest za dużo. Ale właśnie obawiam się, że kiedy ta cała stawka dojedzie i zobaczy, że ten zakręt jest kurczę, no... Znaczy może tak. Nabieramy prędkości i musimy nagle dość mocno dohamować, a łatwo przestrzelić na tym torze. No, a zaraz za tym torem, za pierwszym zakrętem mamy trochę spadku na trzeci zakręt. W sumie, no dobra, powiedzmy, że to jest drugi zakręt. A to jest drugi zakręt. Ten mały cycek to jest zakręt według twórców. Jak można tak ująć? Drogowcy źle położyli po prostu troszeczkę asfaltu i wzięli, a no to nazwijmy to zakrętem i mamy, tak? Uznajmy, że to jest prosta. Z takim, czy polska prosta, bo polska prosta jest zawsze krzywa. No. Trzeci zakręt jest też spoko, bo dużej prędkości raczej nie powinno się tutaj mieć. Znaczy, ja będę mówił tylko zakręt 2, bo mam zakręt jako 2 po prostu ustawiony. Mówmy o realnych zakrętach. Tak, właśnie, to jest dobre. Mówmy o realnych zakrętach, które istnieją na tym torze. Znaczy ogólnie, dobra, dawaj. Zakręt kolejny, tak, 90 praktycznie, postępujący po tym. Co prawda tutaj już bym się tak nie bał, bo jednak nie mamy takiej prędkości niż to, co jest na jedynce, więc tutaj mi się wydaje akurat przebiegnie to dość spokojnie.
Tak, tak. Będzie okej, bo to nawet jak patrzę teraz ludzie, to nie wjeżdżają na ten zakręt z pełną prędkością. Raczej starają się tutaj przed tym zakrętem zwalniać już nawet po wyjeździe z tej górki. Jak masz ten zjazd, o Jezu, sorry. Jak masz ten zjazd, tą górkę, to zaraz po tej górce ludzie już tutaj u mnie zwalniają na takim kawałku prostej. Zaraz po tym drugim zakręcie jakby, o powiedzmy, to jest drugi zakręt. No i potem jest kolejna prosta z małym zakrętem czwartym. No tak pamiętajmy, że to jest jeszcze zjazd w dół, nie? Że tu jeszcze mamy... Tak, tak, cały czas postępuje zjazd w dół, tak dokładnie. Cały czas mamy w dół. Także tam zjeżdżamy w dół. No i ogólnie rzecz biorąc, w 2015 miał tam miejsce wypadek, gdzie Ferrari po prostu, jakby to ująć. Kojarzycie ten moment, kiedy jesteście w GTA i widzicie tam pojazd tak z rampą, na którym można wjechać? No i tak właśnie zrobiło je do Ferrari, wjechało po prostu na drugie. tak chyba mi się tutaj najlepsze skojarzenie tego wszystkiego. Znaczy, śmiejemy się z tego powodu, że koleś przeżył, tak? I wszystko wyglądało w miarę śmiesznie po tym wszystkim, jak przeżył, ale no. Chwilę grozy pewnie człowiek tam już miał. Spodnie były do wymiany, jak to mówiłeś. Tak. No wrzuciło go w powietrze, ta aerodynamika jednak po prostu robi swoje, że te pojazdy nie nadają się do latania. Znaczy wiesz, on stwierdził pewnie w połowie meczu, a co, będę tutaj się z nimi ścigał, polecę, nie? Tak na jolo. No ale okej, niemniej, mówimy tutaj o zakręcie tak 5, czyli po tym zjeździe w dół, 4, tak? Po tym zjeździe w dół. Tak, 4. Mamy... Teraz taki zakręt sobie. Znaczy zakręt sobie, ale już nabieramy prędkości, zjeżdżamy w dół. A jeżeli byśmy, powiedzmy, nawet wypadli z toru, to tam miejsca za dużo nie ma. No. Ale tutaj nie ma gdzie wypadać na czwórce czy na piątce, mówisz teraz? Mówię teraz o czwórce, czyli potem zjeździe w dół, jak zjeżdżasz w dół i masz czwórkę, tak? Zaraz pod znakiem, no to tak w sumie... No, powiedzmy, jest okej. Okay. Znaczy wiesz, tą prędkość będzie nabierana, tak, do tego znaku, do tego tam przejazdu pod tym znakiem, a potem już mamy prostą do piątki, więc zobaczymy. Jak GT będzie jechało w ścisłej stawce, no to może być nieciekawie, tak jak na poprzednim torze Richardzie, Ryśku. Tam też były takie elementy, ale właśnie, może pomimo zakrętów i tak dalej, zauważ, że tutaj jest wiele sytuacji, w których będzie dało się wyprzedzać. To nie to samo, co na Ryśku, gdzie w sumie wyprzedzaliśmy tylko na długiej prostej i ewentualnie na zakrętach zaraz przed metą, bo tylko tam ewentualnie widziałem, jak ktokolwiek zakręcał. Ale tutaj mamy sporo takich miejsc, w których będzie dało się wyprzedzić zawodnika, dało się, wiesz, jakoś tutaj walczyć o swoją pozycję i tak dalej. No zobacz, nawet ta prosta, na której się znajdujemy pod czwartym zakrętem, no jest to tyle fajna, że jest miejsce na wyprzedzanie, jest długi czas na to, nie? Żeby to zrobić. Dużo czasu na to. No właśnie, ogólnie mi się wydaje, że to jest taki bardzo przyjemny, który stwarza jakby sytuację. Jest dość... O, tutaj ktoś, widzimy w poślizgu jeszcze. No właśnie, ale zaraz do tego pewnie wrócimy. Niemniej właśnie jest... To są tak, mi się wydaje, skonstruowane zakręty, że tam spokojnie, gdzieniegdzie po prostu można swojego oponenta powyprzedzać. No okej, okay, może idźmy po prostu dalej. Czyli po czwórce mamy piątkę w dość krótkiej odległości. Niemniej między czwórką a piątką mamy leciutkie wzniesienie. Tak. Więc tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje dokładnie na zakręcie, ale jak mówiłem, tutaj dość łatwo jest wypaść, miejsca na wypadki nie ma za dużo, więc jeżeli ktoś wyjedzie, powiedzmy, odbije się jakoś nieszczęśliwie od bandy, skieruje się w złą stronę, to może mieć dość duże nieszczęście. No, u mnie się właśnie kwale już zaczęły chyba, czy zaraz się zaczną? U mnie jeszcze też chwileczkę, muszę poczekać. Przed chwilą miałem dropa FPS-ów, znaczy dropa klatek, także gumena sai, everybody. Nie wiem, zeszło mi do 100 kilobajtów na sekundę i dalej leci 5K, nie? Ja nie wiem, ten internet dzisiaj mnie coś po prostu przeraża. Przez kamerkę? Nie, to nie jest wina kamerki. To jest raczej wina tego, że dzisiaj jest po prostu czwartek. Zwykły czwartek. No ale dobra, okay. Czekamy, bo mamy tą... Znaczy, jak te kartki usunąć, jak się zaczyna kwalifikacja? Nie da się pewnie. No, muszę poczekać, aż mi to zniknie. Dobra, no ale może posłuchajmy to dalej z trasą jakby. Przed karuzelą jeszcze, czyli mówię to w zakręcie po piątce, tak? Mamy 6 i 7, tak? Szósteczka tam spokojnie wjeżdżamy na pełnym gazie. No i siódemka mamy dość duże dohamowanie. Niemniej mówię, prędkości tutaj dużych nie mamy akurat w tym momencie. Czyli na Harry Downs jak zjedziemy, to tam jeszcze spokojnie można wyhamować, nie ma problemu. Karuzela, która nie jest zbyt trudna, bo mówię, dopiero jakby startujemy tam. Więc na karuzelę po prostu wjeżdżamy z dość małą prędkością po zakręcie tam, no i trzymamy jakby nogę w połowie gazu mniej więcej i jedziemy. Wiesz, Harry Down to jest ten spadek, gdzie był ten wypadek, nie? Tak mówiłeś wtedy. Znaczy nie, na Morning Sweep, to był na Morning Sweep.
A, to jeszcze. A, to już mnie. Dobra, to już mieliśmy tak, faktycznie. Mi. No. Myślałem, że to jest to. No ale to jest kolejny spadek i teraz jak tak sobie sumujemy te wszystkie spadki terenu, to trzeba gdzieś odnieść w końcu, że gdzieś będzie trzeba w końcu wjechać pod ten teren. No, ale dobrze, kontynuujmy. Jesteśmy teraz na zakręcie 8, tak? Czy coś zgubiłem? Tak, no, że teraz jesteśmy na karuzeli, nie? Karuzela to powiedzmy jest, nie wiem jak to ma zrobione, 9, 10, czy ma samą dziewiątkę? Nie wiem jak masz karuzelę zrobioną. Ja mam karuzelę Ja mam po prostu napisaną karuzelę. No to mamy, jesteśmy teraz na karuzeli. No mówię, karuzela, jeździmy dość wolno, praktycznie nie mamy ten. Niemniej mi się wydaje, że tutaj właśnie LMP będzie bardzo dużo u mnie wyprzedzał na karuzeli. Bo miejsca jest, tam wydaje mi się właśnie dość dużo miejsca, żeby takie momenty zrobić, ale wątpię, żeby GT jakoś tam się chciało wypchać na ataki jakieś. No chyba, że dojdzie do takiego momentu, że opony już będą zużyte. Tak, to będzie ich rzucało na boki. Skyser, to zależy, na jaką mapkę patrzysz. U mnie jest dziewiątka, niemniej na niektórych źródłach karuzela jest jako 9-10 oznaczona, więc... Tak, wjazd jako 9 i zjazd jako 10, ale ogólnie dorwałem taką mapę, gdzie jest po prostu napisane karuzela i to wszystko. Dalsze zakręty nie są nawet opisane aż do 14. U mnie są po prostu nazwy tych zakrętów. Tak samo na przykład jest też opisany ten polski zakręt, tak? Czyli mówię tutaj o tej dwójce, która jest u mnie jest między jedynką a dwójką. Więc tak, a u mnie to jest what the fuck po prostu, nie? Więc to wszystko zależy od źródła, więc no to ciężko tak to określić. No ale dobra, wróćmy dalej. Po karuzeli mamy King. Ogólnie rzecz biorąc zakręt też prosty, nie widzę tu jakiegoś problemu, chociaż mi się wydaje, że gdzieś tutaj będzie można się wcisnąć i troszeczkę zacząć wyprzedzać. Następnie mamy dość długą, znaczy może nie tyle prostą, ale jedziemy prostu cały czas na pełnym gazie, czy Kete Bottoms. I dojeżdżamy do zakrętu numer 12, czyli Kanada Corner. Tak, ja cię słucham, Andrzej. No dobrze. I ogólnie rzecz biorąc, znów sytuacja się powtarza, miejsca praktycznie mamy mało. Widzieliśmy już parę razy, jak osoby po prostu hamowały blokadę kół, czy coś. I w momencie, jak jadą na trawę, to po prostu prosto w banderę jadą. Więc jeżeli ktoś mi się wydaje opuści tutaj hamowanie i coś się stanie, to po prostu przeleci przez całe to rowalnie, znaczy cały tor, tam nie ma nawet dużo miejsca, to jest jakby szerokość tylko toru, jakby nie patrzysz tylko. Masz rację, ludzie wyjeżdżają, no. Ślizgają się, wyjeżdżają, mają tutaj niezłe drifty na tych oponach, co mają aktualnie. Widać nawet ślady ostrego hamowania przed samym zakrętem. Nie wiem, czy na AMC tylko to tak wygląda, ale tutaj ludzie hamują centralnie, jak się pojawiają te bumpery czerwone. No, także no, będzie śmiesznie, przynajmniej jak... Znaczy nie, no u mnie jeździ 12 osób chyba znowu. Połowa się tam wykruszyła ludzi. No ale dobra, jedźmy dalej. Następnie mamy 13. Tutaj jakichś problemów nie zauważyłem żadnych zbytnio. No i 14 i znowu sytuacja się powtarza. 14 się powtarza, no sytuacja z 12, gdzie ludzie po prostu wypadają. Więc mi się wydaje, że jakby zrobić jakiś zbiór kluczowych zakrętów, taki, inaczej, może niebezpiecznych zakrętów. No to zaczynamy. No. Jedynka. Na pewno, tak, pierwszy jedynka, zakręt. Potem piątka. Po zjeździe, czyli u mnie to jest 4, czy to jest Marine Sweep. A, o tym mówisz, no tak. No, tak, no. Zaraz po zjeździe. Piątka relatywnie też, ale nie tak bardzo, bo jakby chodzi mi jakby tu o winę jakby zawodnika albo niedogrzanych opon. No i następnie mamy Kanada Corner, czyli 12 i 14. Mi się wydaje, są takie zakręty, gdzie po prostu będziemy widzieć najwięcej wyjazdów poza tor. No, zobaczymy, bo to będzie ciekawie. Mówię, u mnie jest mniej osób, u ciebie będzie 30, tak? 30 ile? 32? 3 no, osoby? Zobaczymy, ile przyjdzie, bo to nie zawsze, wiesz, ludzie przychodzą po tym. No, to ciebie będzie o wiele ciekawiej oglądać to, jeżeli ludzie będą tutaj atakować swoich oponentów, bo mnie jest tylko 12 ludzików. No i mówię, na początku to będzie wyglądało tak jak na poprzednim meczu, czyli na poprzednim wyścigu, gdzie ludzie się po prostu rozbiją na stawki i koniec. I będzie, wiesz, po 3 osoby w jednej stawce, po 3 w drugiej, tam 2-3 osoby na początku i koniec praktycznie, nie? Wypadki z tyłu, tak jak standard. No ale nie uprzedzajmy faktów. No właśnie. A no jeszcze nie wspomniałeś o tym, że zakręt 14 to jest w sumie już wjazd na metę. No właśnie. Gdzie jest pod górkę wjazd. No i to taka naprawdę zasna górka, to nie taka leciutki ten pagórek, tylko naprawdę tam się jedzie pod górkę cały czas. No ale co trzeba powiedzieć, że wjazd na pit stop jest na pewno o wiele bardziej spokojniejszy względem Power Ricard Track. 12, no. Także ogólnie rzecz biorąc... Nie występuje zaraz po zakręcie, tak? Mamy jakiś czas, żeby się ogarnąć, żeby na ten zakręt wjechać.
Ale tak zauważyłeś, nie, tak jak patrzę na ten tor, to widać właśnie tak ogólnie rzecz biorąc, że on do równych nie należy. Względem widać jakieś tam pofalowania tej farby, tam, że tam no, to nie jest prosta po prostu, tylko chyba alkohol to po prostu był zamiast betonu lany tam. Wzięli polskich budowlańców, no. Co ty chcesz? Polacy są wszędzie znani. Tylko masz 5 LMP? Tak, tylko 5 LMP. Jakieś tam leciutkie zmiany są i... Także na pewno będę się bardziej skupiał, jeżeli chodzi o mnie, na reszcie stawki, nie na LMP. O, 6, ile tam miałem? Już 6, tak chyba tylko. No, także u mnie za dużo LMP nie będzie. No ja tam będę się skupiał na ludziach, którzy się wyprzedzają, więc to raczej no, także, nie ma u mnie za dużo LMP sensu. U mnie rekord na razie 2,08. Do Koziu należy. Rekord, więc zobaczymy jak to będzie. Ogólnie to uprzedzą, że kamery są skopane na tej torze. O tak, to kwestia jest to, że kamery często wjeżdżają po prostu w drzewa i mało co widać czasami. Tak. I to ciężko jest ogarnąć, także często pewnie będę się przełączać między kamerą statyczną a dynamiczną, bo ze statycznej o wiele więcej widać, jeśli o to chodzi. Można bardzo łatwo sobie ogarnąć, czym, że wiesz, ktoś za nim nie jedzie, niech nie wyjechał, na przykład jak teraz. Ej, Pawko, widzę w sobie. Petrus właśnie. Przy okazji tam dzięki wszystkim za followy, ci, którzy stawili oczywiście na czas wyścigu, wszystko followy, jest wyłączone. Subskrypcje, lajki, tak. Buziaki, co tam jeszcze masz u siebie? Eurogąbki. Właśnie, kurde, dawaj, na następnym wyścigu jak będzie, wygranemu fundujemy 100 eurogąbek na naszej klasie. Kurde. Okej. Stary, to będzie świetne. 100 eurogąbki. Eurogąbki, kurczaki. Może poszalejemy, damy 200, będzie więcej chętnych wtedy, wiesz. W czym się rozliczacie? W eurogąbkach nam płacą. Tak, z tego co widzę teraz, tu się zbiera wojska. U mnie właśnie jest, już się zbiera punkty i u mnie się zbiera wojsko, więc... Wojsko? Tak, u mnie się zbiera wojsko. No, u mnie nie, u mnie muszę wprowadzić, bo ja mam ten już pomysł na to, ale muszę to wprowadzić, muszę zaprząć grafika do roboty, czyli Ericssona. Tak, wygrany proszę kontakt na GG, tak. jakie GG? MSN, kurde. MSN, o Jezu, kiedy przypadkowo włączyłeś to. Tak, i nie chciało się wyłączyć. Wiem. Bo tak ciężko było mi to odmienić, szczerze mówiąc, co wiesz, 5 wojska, 7 wojska, 8 wojska, no tak ani nie dać jednostek wojska, tak dalej, więc myślałem jeszcze, że to jeszcze work in progress, także spokojnie. Cyku, albo ten, komunikator tlen. Przez kojarzycie? Tlen, o Jezu. Tam gdzie ten komunikator miał taką skórkę, jakby telefon komórkowy, czy coś? Tam się, wiesz, może było pisać SMS-y przez internety, zabójcza prędkość internetu 192 kilobity na sekundę. O to chodzi. Kurde, stary. To była młodość. A potem podwyżka do 256 i szok. Kurwa, Wormsy z 700 mega ściągały się tylko 2 dni. I ten, czekaj, był jeszcze taki fajny program do pobierania w przerwach. W sensie on pobierał partami, nawet jak dałeś mu linka jakiegokolwiek, on pobierał partami i pozwalał na wznawianie pobierania. Kurde, co to było? Jezu, nie pamiętam. Taka ikonka z dwoma strzałkami w górę była, takimi jak sierżant wygląda, takie strzałki w górę były. I ona właśnie pozwalała na pobieranie partami w razie czego jakby ci internet wykrzaczył. Flashget. Dokładnie. Flashgat, Skyser, leci dla ciebie 50 eurogąbek. Gratuluję. Tak, Flashgat, dokładnie o to mi chodziło. Kuźwa człowieku, jaki to był zajebisty program. O Boże. Ericsson napisał, że Kycu nie zdąży na wyścig i nie jedzie najprawdopodobniej. Tak, widziałem to. To ja może tylko po prostu powiem, że u mnie póki co, jeżeli chodzi o LMP, Kinki Savage na miejscu pierwszym, Patriot X na miejscu drugim, który jest dość blisko niego, a jeszcze bliżej niego jest Wyda na miejscu trzecim, Buster, Havelor i Floszunio w takiej, że kolejności, jak widzicie. No ale czekamy jeszcze, aż się nam GT wyspie. Tak, ja tam do całki pisałem, czy się ogarnia, on tam ma jakichś tam u siebie ludków i nie chce tutaj przerywać tego wszystkiego. O, ktoś wypadł właśnie z toru, Greniu, no elo. No, co, jeszcze jakby taki program taki, to nie był torrent, ale co to było? Także taki... tak by to bywało. Co to było? To nie był torrent, ale to się ściągało to. Przed torrentami co jeszcze było? No,
Tak, przed torrentami. BitTorrent. Nie. Taki program był właśnie. To nie były torrenty, tylko... Emule. O, emule. Dokładnie. Emule. Myślałem, co my robimy, kurwa, jakiś stream z... No, znaczy, właśnie. To się udostępniało kopie zapasowe. Tak. To nie, no, na halo, no tak, hej, no. Wiadomo. Emule, potem był Edonkey jakiś. No. Potem był Birsher chyba. Kaza jeszcze była. Kaza tak samo, no. Kurczaki. No, trochę tego było. Kurde, a potem się zuchłonął i napie, nie? I koniecznie czarna skórka. I ten, pamiętasz jak zainstalowaliśmy napa i zawsze był ten, ta muzyka startowa z owcami? Tak. Meee. To było świetne. A teraz Winamp, ci pomimo tego, że już nie ma Winampa, nie? Czy tam coś? Ale można pobrać wersję tą najnowszą, archiwalną. Ja tam używam czasami nawet. Oj, kolega wyleciał z toru. Czekaj, mam. Co tam jeszcze było? Z takich programów. Ostatnio to nawet ZIP wyszedł nowy, wersja ZIPa. Boże. Kurde, te tych programy aktualizują. Ale ten, ale co przetrwał do teraz, to jest w sumie WinRAR, tak? WinRAR, tak, ale nadal bez kupna licencji. Tak. A coś powiem ci, że zamiast WinRAR'a to wolę korzystać z 7-Zipa, nie? Niby wyszła ta ostatnia aktualizacja do 7-Zipa, ale naprawdę jest to spoko. Wolę korzystać z tego bezdarmowe. No ja też cały czas 7-Zipa używam, już mam WinRAR'a. Mi to nie robi tak naprawdę, bo ani nie pakuje, nie pakowuje. No, znaczy ja tylko czasami, nie? Alkohol 120 do wypalania płyt? Tak, bo niektóre płyty potrzebowały alkohol 120, to pamiętam, tak. Nero? No Nero to było takie bardziej nagrywanie zdjęć, filmów czy coś. Oczywiście filmów z komunii. No nie, no przecież wiadomo, że nie filmów, no. Ściągniętych, skądś jak nielegalne. Jak ściągniętych? Z czego? No właśnie. Nie wolno było pobierać, to było nielegalne, chociaż nikt tego nie sprawdzał i każdy pobierał na potęgę, ale nie wolno było. Albo ten, albo... jak się nazywają? Kurde, Pegasus i chodzenie na ten, na targ po nowe dyskietki. O Jezu, na giełdę się szło i... Na giełdę. Tak, kurde. Dzień dobry, ja przeszedłem tą grę i czy mógł mi pan wziąć, dać nową, tą oddam, nie? Proszę, 5 zł, jolo i znowu 2 tygodnie grania, nie? O kurde. Albo dmuchanie w te kasety, żeby one zaczęły działać w końcu. Zjadajcie spokój. Poruszenie w tą, żeby zadziałało. Kowstein, weź sobie odśwież streama, jak możesz. No skiny do gadu, o tak, no były skiny, no. Też miałem zawsze jakiś tam inny skin, bo ten to był taki ciulowy. No. Albo niektóre ikonki, które trzeba było tylko wpisać tekstowo, bo się nie pokazywały emotikony w tym. Tak, i powiem tak, jakie. Tak samo gadu, nie? Jak wyszło to stare. No, inaczej, najlepszą wersją gadu była ta wersja, która nie była obciążona tymi cholernymi widgetami i tak dalej. Tak. Też używałem tej właśnie. A teraz używasz gadu, ściągasz 200 mega czy coś, ważysz. Ja pierdzielę. Gdzie te czasy, kiedy ten program ważył po kilkanaście kilo i dało się z niego korzystać, nie? Albo ten spamowanie tymi pionowymi opisami na liście znajomych, nie? No. Kurde, dajcie spokój. Tak, przekręcanie kasetek ołówkiem. Ja jeszcze pamiętam, ja miałem Walkmana i przekręcałem, bo mój Walkman potem dostałem nowego, ale stary nie wspierał przewijania kaset, nie? Tak, trzeba było ręcznie. Ja jeszcze pamiętam, że mój ojciec miał ten budkę suflera na kasecie, oryginalną. A zaznaczałeś sobie na tym, na kasecie, na tym, na odwrocie, jak masz tak, kasetę, to masz tak, taką linię, gdzie tak. Gdzie masz, no w którym momencie jest dana piosenka? Ja sobie zaznaczałem, gdzie jest moja ulubiona, nie? Ale ja często nie wiedziałem ten, która jest strona A, która jest strona B i czasami wkładałem i nie... Czyli ja miałem kasety, które były napisane, strona A i B, to akurat był taki plus. Kowstein, co jest? Powinieneś mieć moda, no. Albo to ja muszę odświeżyć czat, poczekaj, że jestem pośledzony. Erik napisał, o Jezu, u siebie mam w domu wciąż odtwarzacz VHS, tylko dlatego, że ma w sobie zegar elektryczny. No. Ale VHS pamiętam, Jezu, jak się ten coś tam nie działało, czy jakieś otwarzało chwilowo, albo kasety, które nagrywałeś, nie wiem, po 100 razy, a potem jakoś była taka, że... No. Kurczaki. Nie, pamiętam, moja komunia była jeszcze na VHS-ie. Ale ja chcę tylko powiedzieć, że Pate X straci jedną tysięczną do Wydry. I teraz Pate X się przebił. Kurczę, jak blisko było. Patrzcie. Ja mam 2.07 i potem jest sekunda do ostatniej. Takie klocki ma sekundę do Sprite'a. Tate wideo znowu nie działa.
Ale miałem ogólnie rzecz biorąc, pamiętam właśnie strasznie dużo, znaczy strasznie dużo, ogólnie mój ojciec zbierał zawsze kaset VHS oryginału oczywiście, no i pan właśnie Star Warsy i to chyba było, że Mroczne Widmo jeszcze mieliśmy na VHS-ie, a reszta już na DVD była. Kurde, jaka ten, jakie wspominki, dajcie spokój. No. Mroczne Widmo, Trepanto Memenace i tak dalej, no. Mi tam się podobało akurat co ten. No, to było spoko. Okej, ja tylko jeszcze tutaj przypomnę, mam jeszcze 15 minut, więc tutaj chyba tylko Havelo rozrobił ostatnie kółko. Niemniej, Patriotix na miejscu pierwszym wyda, na miejscu drugim Buster, miejsce trzecie Kinky Savage, miejsce czwarte Havelo właśnie piąte i Floszczulio na miejscu szóstym. O, i Havelora właśnie wywaliło tutaj na trawce. Moja mama ostatnio mi powiedziała, że jak chciałam móc iść do sklepu w spokoju, to włączała mi sobie dramatyczników na VHS-ie i miała półtorej godziny spokoju. Albo Królewa. O, Królew, no na VHS-ie. Albo jak się tam, jak się włączyło gazetę, jak się włożyło kasetę, to żeby potem nie skakać, bo kaseta przeskakiwała, nie? W magnetowidze. A, no. Ale u ciebie też mówili, żebyś nie przewijał za szybko, bo zepsujesz kasetę? Tak, bo może było zerwać ten, taśmę. Znaczy, no za szybko, no. Te potem automatycznie przewijały te niektóre. No, ale te pierwsze to pamiętam, że właśnie były problematyczne. Tak, ale ręcznie nie działało zawsze. Trzeba było uważać, żeby nie zerwać kasety, bo to tam było strasznie tam słaba. Czy mieliśmy taką wyścigu gadać, a my to gadałem o duperele, tak w sumie. O telegazeta do czytania. Nic się nie dzieje, no. Telegazeta do czytania, no. Tam ogłoszenia różnej maści. Tak, ogłoszenia drobne, szukam pana do towarzystwa. Wpisz numer 845, nie wiecie. Tak, dokładnie. Czy coś. No, uroki troszeczkę tego wszystkiego, co tam było, wspomina się. Więc tak, u mnie LMP zakończyło się. No powiedz, jak wygląda sytuacja u ciebie na razie z czasami? Kto tam jest pierwszy i tak dalej? Jak tam w AM? Splend jest pierwszy, 2.07. Kozio ma pół sekundy do niego straty. Potem są takie klocki z sekundą do straty do Kozio. Także jeśli chodzi o czasy, to 2.010. Ma ktokolwiek? Nie, no ktoś ma 2.010, ale... Tak. Do dziewiątej pozycji wszyscy mają czas przed 2.010, czyli różnica 2 sekund jest pomiędzy dziewiątą a pierwszą pozycją, nie? Także jest okej, okay. Jeśli chodzi o czas przejechania okrążenia. No ale tyle z gazety będę korzystało się jeszcze do tego, że... No żeby zobaczyć, jakie programy będą następne. To akurat było przydatne. No, to było ale spoko. I tak my zawsze mieliśmy pamiętam gazetę, czy było tojowo. Zawsze tojowo mu kupowaliśmy. Nie wiem czemu. Nie wiem, ja tam też kupowałem zawsze telegazetę, bo zawsze, raczej gazetę tam, żeby mieć telegazetę, bo zawsze jak się sprawdzało telegazetę w telewizji, to nie zawsze to działało, nie zawsze tam było to aktualne, czy coś. No. O Jezu, a pamiętasz, jak miałeś telefony i one nie miały kolorowego wyświetlacza i ten, wysyłało się SMS-y, żebyś dostał jakieś tam, wiesz, te skiny, że tak to ujmę na telefon, to wiesz, te przednie ekrany. Tam mam jakieś tam, tylko pamiętam, kurczę, miałem Siemensa A52, nie polecam, no i kurczę, wszystkie te były na Nokia, nie, ja tam, wiesz, wysyłałem, traciłem kasę i nie przychodziło, nie działało, byłem zły. Tak, no to wszystko tam w WAP-ie działało, no i tak, kurde, dajcie spokój. Nostalgia Stream, tak. Nostalgia Stream, dokładnie. Snake na Nokia 3310. A pamiętam, jak mój ojciec miał ten firmę i miał służbowy telefon, to była ta Nokia taka służbowa, tak ciężko mi powiedzieć, to był model dokładnie, ale ona miała taki złotawy plastik w pewnym momencie. Otworzenie bitów na Sony Ericsson, Jezu, mój kumpel miał Sony Ericssona i ten, jak dawał mi telefon, to właśnie robiłem zawsze bity i tam, robisz dobre bity na tym, nie wiem. To było takie pro, takie zagrzebiste. Albo Irda, nie ruszaj, bo się nie wyślę. No. Tak. No było też. To było świetne akurat, to było świetne. Czekaj, muszę sobie twój czat otworzyć. Ale wtedy pamiętam, chyba Sony Ericsson był na takim topie.
bo naprawdę wydajnościowo były dość dobre telefony. Explosion się przez... O, Explosion, tak, Calvi Remi. Kurde, to... Ja pamiętam, że jeszcze u mnie na studiach ludzie gdzieś sobie Irdon coś wysyłali, tak się z nich chlaliśmy równo, nie, że nie wiem, nie mogą czy jak? Czy nostalgia im wróciła jakaś? Znaczy wiesz. No, nie ruszaj, bo się złączy. No, to tak, tak było właśnie, tak było. Czyli co było, że manieczki sobie ludzie wysyłali, Jezu, jakoś, nie wiem, nie jestem fanem manieczków, ale pamiętam, wszyscy mieli taką fiołę na punkcie tego. Trochę hipstery. Albo ten, jakiś tam, pamiętam, kumpel miał ten, jakiś tam utwór mi się spodobał i on mi tam wysłał i to tam było tam z tym, no, z gościem, który zapowiadał ten utwór i przez pół utworu gada o tym utworem, czyli Jezusie. Ja tam nie wiem, ja jakoś muzyki w tym nie słuchałem w telefonie nigdy. Teraz dopiero ostatnio się to zmieniło. Jak dostałem MP3, 256 mega, nie 128. Co nie? I to jeszcze musiałeś, kurde, uważać, żeby nie przewyższyć tej wartości, nie? Żeby tam coś było. A pamiętam, ten kumpel chyba przyjął, co to był Creative? 512 mega? Boże. O, karty Dragon Balla, o Jezu, takie było bogactwo, bo przecież był co, Tazo, nie? Tak, Tazos, jak się grało na przerwach, nie, się rzucało, kurczę, albo się wymieniało, albo karteczki w segregatorze. O Jezu, to no. Albo wpisy do tego, do zeszytów, czy coś, nie. Kurde, człowieku, przecież to było świetne. No, ale też miałem te tarty. Pamiętam karty, no, kiedyś dostałem te karty i ten, udało mi się tego. Niebieskiego smoka wygrać. To był taki już, wiesz, poważany, nie? Karty Pokémon. Albo jak ktoś miał lepszego Tazosa, pamiętam, to wtedy ten. No to ty musisz dać dwa, bo ten jest lepszy, nie? Zazwyczaj. Tak. Bo zawsze była jedna metoda, żeby to zrobić, nie? A ja zanim obczaiłem, jak się grało, to już troszeczkę czasu minęło. I potraciłem te wszystkie Tazosy. Albo, gruby na bramę. Standard. Standardowe opcje. No ja miałem problem, bo już miałem te okulary, kurczę, i zbytnio nie mogłem grać w piłkę. Oczywiście ta taka panikowała, że ojej, bo zaniesz w okulary i... To co Pawko i pisze jest też prawdą. No. Kurde, człowieku. A potem powiedz mamie, że chcesz kapsla. Znaczy, że masz kapsle i nie wiesz skąd, nie? Ta. Na pewno nie z piwa, nie? Bo w orężadach były te takie nakrętki śmieszne. O Jezu, te orężady? To orężady, bo taka jedna marka orężad zawsze, to było strasznie dużo. Jakie orężady? Nie pamiętam, jak się nazywały. To czekajcie, może po prostu wrócę na chwilę do wyścigu, bo tak gadamy, a tu mi zostało 8 minut tylko. Tu jest jeszcze 5. Także ten, mamy tutaj Norpę, który nam się wbił na miejsce pierwsze, jeżeli chodzi tutaj o GTE. Mam Próchnicę, Luke i Elmo. I ogólnie rzecz biorąc, różnice między panami nie są jakoś duże, niemniej tam dalej już widzimy, że to Orendon by... Troszeczkę nam się tutaj przebił. BMW jeszcze. Czyli BMW będzie z przodu stawki, jest szansa, że w końcu nie będzie poobijane i przejdzie dalej. Tak, nosem. Na pewno. Na pewno nosem wciągali ten... orężad. O, gumy kulki. Ten, turbo gumy przecież. Szok. O Jezu, o pamiętam, ile zjeść szoków naraz, tak, żeby ci te gęby nie powywalało. I one były po 20 groszy, czy ile były wtedy? Coś takiego, a kurde, jak kupowałeś gumę, już miałeś kwas w ustach, nie? Już ci się ślina na język leciała, nie? Ja pierdolę. To był efekt Pawłowa, nie? Kupujesz gumę, a jeszcze jej nie masz w ustach, a już ci się ślini, nie? To jest dobre. No ale wtedy nie było za bardzo coli ani Pepsi, albo jak cię wzięli starzy do McDonalda, to jest Happy Meal, bogactwo, o właśnie Happy jakieś tam meal, rzeczy z Happy Meala. Zabawka, kurde, dycha i jolo do domu. Dzieciak uradowany, rodzice tańsi o 10 zł, raczej biedniejsi, ale kurde. No, a pamiętam jak ojciec ten miał własną firmę, całkiem dobrze mu szło. I przyjechał z McDonaldem dla mnie, dla brata, bo tak, o kurde, nie? Wow. No, zimnym z 2 tygodnie już ma. Nie, był ciepło, mieliśmy dość blisko, tak w sensie,
No ale pamiętam, zawsze matka patrzyła na to, wiesz, krzywym okiem, jak to tam, wiesz, takie dzieciaki McDonalda, nie? A potem odkryłem kebaba, no. Albo ten, orężady w tych rurkach, takich jak słomki do picia napojów. Też takie były. I to zawsze zamiast do szklanki, czy do kubka, czy do czegokolwiek, to ten. To się ssało na przerwach, czy coś. Tak się ciumkało, kurde, kilka godzin. Było dobre. Tam widziałem, Sim Air troszeczkę był poobijany. Jego Ferrari jest w takim stanie, że no nie może jechać prosto. Tutaj mamy 2.06 Sprite'a, kozio, no widzę, że stawka jest podobna jak przy całej kwalifikacji teraz. Nie, wszystko jest okej, Miki. Wszystko działa. No, ale to tam zabawy, że sobie się walną wodkikę. Ale co, gdzie, kto? No, u mnie coś wodkikował. Oj, tutaj kolejne Ferrari, które powypadało i znów poobijane. Także tak. No mówię, wypadł poza tor, będziemy mieli, mi się wydaje, mnóstwo, naprawdę. To jakby nie ma co mówić. Jezu, weź sobie jakąś matę wyciszającą na tą klawiaturę, czy coś, ty. Och, och, och. No och, 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 tak. Zainwestuj. O, Hot Wheelsy, tak, Hot Wheelsy. I te tory dziwne w realach tych innych, kurczę. Ale w ogóle miałem takiego bogatego kuzyna. I on miał taką ciuchcię, jakby powiedzieć, na takich drewnianych torach, nie? I on miał strasznie dużo elementów i tak się lubiłem tym zawsze bawić, bo ja budowałem jakieś tam, wiesz, zawiotory, tam tunele, mosty, wszystko, nie? No to jest. Twitch musi coś przyczyć mnie, no. Widzę, że mam dobre połączenia. Nie pamiętam, ile kosztowały, kurczę. U nas Hot Wheelsy na początku, jak to jeszcze był, no, 2000 może, nie wiem... Coś w tych przedziałach, 2000-2003, to kurde, Hot Wheelsy pod wydychy nadkosztowały. A tory do tych Hot Wheelsów dajcie spokój. O jest. Ja miałem samochody, ale nie miałem torów. Actionmana? Czekaj, nie kojarzę. O tak, tak, miałem. Pamiętam, nawet miałem grę na PSX-a z nim. Coś kojarzę, ale nie pamiętam, czy to miałem, czy nie, bo ja tych zabawek miałem jak każde dziecko w cholerę. Tazosy z chipsów, no, tak. Tazosy w chipsach. A to już mówiliśmy, nie? Że tazosy i wymiana tazosami. Nie no, było tych rzeczy. A, to mówisz o tym, o tych autkach, gdzie się sterowało prędkością autka, a on jechał w takim torze przygotowanym, no. Kojarzę. No było tych rzeczy. Czuję się stary, teraz tak myślę po tym wszystkim. Beyblade, dokładnie, miałem. Kuźwa, a kto miał oryginalnego? O, czekaj, no wróć. Kto miał pirata, kto miał oryginalnego? W sensie podróba, jak kto miał oryginalnego? Beyblade? Co to było? No. A to, Boże, o Jezu. Nie miałem tego, no, ale Beyblade, Actionmana jakoś kojarzę. Nie miałem tego. To było świetne. Bedameny też miałem. Takie dziwna zabawka. A to dzieciakiem byłem tam. Do czego tor? A, dobry blend. A to już do Belbej to wystarczyło zwykła miska. Ale pamiętam, jak miałem ten. Raz miałem Transformers, to dostałem taką ciuchcię, nie? No i ciuchcia sobie jedzie, nie? I nagle potem mi powiedzieli tam następnego dnia, że to jest Transformers, nie? I to się przekształca, jakby. Wow! Jak? Chyba dzieciak bawił się jedną zabawką przez cały rok, a potem przychodzi ktoś do niego, ej, patrz, tu masz drugą, nie? Lol. Nie no, dzień później mi powiedzieli. Dostałem jakoś, pamiętam, wieczorem i następnego dnia to powiedziałem, jak to się tam. Oj, no to Miki, no to 9-7, no wiesz, no, nie mają wina, że taka stara dupa z ciebie już. Uuu, jaki tutaj poszedł z proroka. No także korweta zaszalała. Nie wiem czemu, ale... A, dobra, Petrus stoi na tym, na awku. Myślałem, że Petrusa znowu gdzieś wróciło w tory, tak patrzę co chwilę. Hypera, tak! Hyper to 2.5 nadawał chyba? 0.5 czy do którego? Ale to, pamiętam, ja Hypera nie miałem, bo miałem tylko satelitę. Ale moi dziadkowie mieli kablówkę, kurczę, i ten Hyper wtedy, Jezus, jak uwielbiałem to oglądać. A kojarzycie ten program na Hyperze, gdzie dwóch ludzi gadało o grach? A to czasem nie był tam ten? No, jak on ma. Łączasz tam nie był?
Nie, to nie był gęciarz. Nie. To był taki... Gęcia skórka, tak, o Jezu, ta muzyka. Gęcia skórka to też. Do dzisiaj jest zajebista, ale ja mówię o tym, o programie na Hyperze, gdzie gadali o grach. Taki 40-minutowy ten program był. Ja tam bardzo lubiłem oglądać, jakie tam gry wychodzą, tam... Pamiętam, często było tak, że był sam gameplay, bardzo długo był gameplay, on tam coś opowiadał, jakieś tam elementy, ale właśnie pamiętam, że bardzo długo był pokazywany sam gameplay, bez komentarza. I to było takie, obserwowałem, kurczę, jako grafikę. Był Zieliński, masz rację. Review Territor. To było świetne. Wtedy człowiek się dowiadywał o grach, jakie są na świecie, i tak dalej, i tak dalej. A pamiętasz, kto miał encyklopedię gry online? Chyba wszyscy. Encyklopedię gier, tam pamiętam 2003, chyba było 2004, pamiętam, tak. Kurczę. A kojarzycie te Tipsomaniaki CD Action? O Jezu, no. Kiedyś to tam było wydawane często, teraz to już jest tylko, wiesz, przeszłość i pokazują tylko tak o, nie? Ale kurde, Tipsomaniaki, szukasz kodu do jakiejś gry, do Diablo czy do czegoś innego, jeb, Tipsomaniak, nie? Ja to miałem chyba 2 na PSX, a ja miałem chyba 4 czy 5 na ten, na PC to. Cybermyszka, tak samo, tak samo. Ogólnie rzecz biorąc, cybermysz to prowadził mój nauczyciel w szkole, Wojtek Hermanowski, to on jakby prowadził cybermysz i on był wtedy ten... Ja pamiętam, że kiedyś kupiłem cybermycha i w cybermyszy była demowa wersja gry Ghost... Chodziło o grę, w której grasz duchami i musisz przerazić jakichś tam ludzi. A, wiem, o co ci chodzi. No i ta gra miała napisane, drogie dzieci, uważajcie, ta gra może was przerazić. Ja myślałem, Jezusie, kurwa. Dobrze, no ale mamy wyścig, także co? Spotykamy się wtedy po? Tak, August Master dokładnie. Tak, także ten. Tak zwykle. Życzymy wtedy wszystkim powodzenia, żeby dojechali wszyscy do mety. Zgarnęli pozycje, jakie by tam chcieli. Andrzeju, pamiętaj, wjazd do pitu. Dokładnie. O, August Master, to jest to. Mam nadzieję, że mineta nie wypieprze, a jeśli tak, to po prostu nie moja wina, standard. Tak, wszystko tylko nie twoja wina. No kurczę, no. To, że mnie nikt nie lubi, to nie moja wina. Dobrze, tak, także jeszcze raz przypominamy, jeżeli chcesz obejrzeć pro, no to utuchana na Twitchu, jeżeli ktoś semi pro ogląda, no to tutaj u mnie nic cefni, jeżeli AM, to fully. Co? Nie, nie wiem, z czego się śmiejesz. Nie, nic. Dobrze, także powodzenia jeszcze raz i my słyszymy się wtedy po wyścigu. Trzymajcie się. Dobra. Dobrze, więc już jesteśmy osobno, więc mogę coś powiedzieć. Mówię coś? Wy tam się ścigajcie, a my pogadamy jeszcze, tak. Nie no, głównym tematem jest wyścig jakoś, nie wiem, otworzyło nam się gadaczka i gadaliśmy o grach, więc... Zostaniemy pewnie teraz opieprz, że Jezu, wyścig się dzieje, a my go rozmawiamy o jakimś tam gumie turbo. Nie no, śmieję się, spokojnie. Także powiedzcie mi tylko, czy audio na pewno jest wszystciutko ok, czy nie trzeba podgłośnić troszeczkę, może trochę podgłośnie. Teraz troszeczkę lepiej powinno być. Jezu, ten podjazd pod górę jest naprawdę masakryczny. Jeżeli tam jakiś będzie kontakt, to jest ten, będzie... coś się działo w poślizgu, to nie wróżę tam pozytywnej akcji. Okej, więc 2 minutki jeszcze chwilusia spokoju dla nas, więc jeżeli macie jakieś pytania, to już się pytajcie. Jeżeli ktoś myśli na temat przystąpienia do Asylik, to oczywiście zapraszam, został nam jeszcze jeden wyścig, który będzie za 2 tygodnie w Bahrajnie. Wyścig będzie się odbywał w nocy, także taka malutka różnica. No, myślę, że będzie chyba ciekawie. Także o więcej informacji, jeżeli chcecie wiecie coś, to oczywiście zapraszam na stronę Aselik. Bądź poszukanie informacji na wykopie, albo tam na przykład zapytanie się, albo dołączenie na Discord Aselik, to tam oczywiście również można parę informacji wywnioskować. Padła ci trzecia kierownica w ciągu 2 biegów, także może z tym jest... Jak tu masz kierownicę? Kurczę, ja tu mam DFGT i... Oczywiście, okej, ja się nie ścigam, nie używam tego, może na to hardkorowo, ale... Chyba to jest kierownica, której nie da się zepsuć w żaden sposób. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, jeszcze 45 sekund i pojawimy się na płycie. Także niestety albo stety, 6 LMP tylko u mnie. No i Renton w BMW jest na miejscu trzecim, jeżeli chodzi o GT.
Więc tutaj BMW bardzo wysoko się wybiło. Mam nadzieję, że dojedzie, bo ostatnio te BMW i Ferrari nie mają szczęścia ogólnie rzecz biorąc w wyścigach i mają problem z dojechaniem. Cofnąć się do pitu, Skyster. Będę pamiętał. Ostatnio mi to w ogóle wychodzi. Procek lepszy zzywa. No to, no, są priorytety, wiadomo. Zawsze można używaną kupić. Ja na przykład właśnie kupiłem używaną, bo stwierdziłem, że nie będę za dużo jeździł. Rzeczywiście, jeszcze jeździłem mniej niż myślałem. Więc... Ale nie żałuję, kierownica może jest głośna, jest podstawowa, nie ma nic na niej, ale ma dużo przycisków i jest naprawdę spoko. I mi się wydaje, że ogólnie, że będąc z DFG, to wystarczy na początek. Dobrze, Skyster, no to życzę ci powodzenia wtedy. Także minuta 30 tutaj, my już tylko ustawimy sobie. Ja na samym dole, przecież ja spadnę. Dobrze. Także ja chyba spadnę, jak ścisk się zacznie. Zsunę się na dół. Także jestem ciekaw, jaka będzie różnica odległości pomiędzy tymi, którzy są tutaj na dole. Jak to będzie wyglądało. Ale są 180 to jest małe. Tak, takie pojazdy, w których na przykład Astralik się ściga, to jednak zazwyczaj mają więcej niż tylko 180. Więc ogólnie tak znajduję raz. Raz miałem, pamiętam, problem, bo mi się kierownica przestawiła w taki sposób, że działało właśnie tylko 180 stopni i w jakimś pojeździe byłem masakrycznie, bo kierownica pojeździe się inaczej obracała i miałem tak troszeczkę, no nie działało to jak trzeba. No ale to tam kwestia ustawień. Także spokojniutko. Ale DFG to z całym sercem polecam. Jeszcze 20 sekund, więc zaraz zaczynamy. Światełka nam się będą powoli zapalać. Także już są światła, więc wyścig numer 6 na Road America. Przedostatni wyścig w tym sezonie. No i słyszymy te rozgrzane silniki, które odpalają się właśnie w tej chwili. Zaczynamy! Tak, zobaczmy, jak będzie wyglądała stawka LMP, czy tam ładnie się panowie przemieszczą. Widzimy, że tam troszeczkę szachują wszyscy. Pierwszy zakręt i tam będą spokojnie. No, wszystko się chyba tam udaje, więc bezproblemowo. Więc zobaczmy jeszcze, jak tutaj GT. Oj, tam troszeczkę dwa samochody za szeroko, czy tam nie był Steam R czasem. Oj, tutaj w złą stronę panowie się postawili. No i tutaj mamy leciutkie spadek, ja tylko tutaj szybko wrócę do pitu. Dobra, jesteśmy. Także tam troszeczkę się nie podziało w środku stawki. Ktoś tam gdzie to hamował i mieliśmy zetknięcie i leciutki poślizg, ale skończyło się malutką tragedią w tym wszystkim. Niemniej, jeżeli chodzi o naszą górę stawki, przełączmy się tutaj, mamy... Ojej, tutaj Floszczunio prawie że zahaczyło Bastera. No ale patrz, jak sobie jest pierwszym Baster na miejscu drugim, Floszczunio miejsce trzecie. Tutaj Havelor się przebił się na czwarte, Wydra piąte, King zawiesz na szóste. No ale tutaj jak wygląda nasza stawka i tutaj Mateusz kontakt został zetknięty, tutaj drugi dobity, Krypton jeszcze, to on również po ślizgu. No i panowie są na chwilę wyłączeni z wyścigu, tylko żeby Krypton nic tutaj głupiego nie zrobił. No także no nieprzyjemnie tutaj znów, w dobrym momencie chyba się przełączyłem. Niemniej tam widzimy stawka strasznie zbita, tutaj chyba Prorok będzie atakował po wewnętrznej, tutaj spokojnie udało mu się dotknąć Mateusza, jednak w poślizg pada i znów. No ale dobra, udało mi się powrócić, tam jeszcze Milwaukee go wyprzedził. Tam DVO gdzieś się pośliznął troszeczkę i spada w dół. Tutaj doktor Fugazi atakowany, to jest Kaiser, dostał kontakt w tył lekko. Szczęśliwie udało mu się z tego wymknąć jakoś. No ale było niebezpiecznie, to widzimy po lewej, dostał kontakt. Kto tam był? Tam był chyba Luke. Jak go obraca, przecież to jest chyba z 4 PR tu zrobił w powietrzu. No szczęśliwie obróciliście w dobrą stronę toru, no może jechać dalej, nie mieli chyba uszkodzenia aero, no masakryczne tutaj. Więc to Wreckyard troszeczkę się tam zrobił na początku. Także mówię, no ten tor jest bardzo śliski, więc to ciężko cokolwiek zrobić. A tutaj Boberek, również bardzo blisko Sumka. Tu widzimy ktoś tam, chyba Luke troszeczkę wyjął za trawkę, spadł już na trzy pozycje, tam do pit stopu zjeżdża pan.
Więc no pierwsze naprawy już muszą mieć miejsce. No tutaj Floszunio wyprzedził Bustera, teraz jeszcze tutaj Haveloro, jak on przestrzelił ten tor. Na szczęście wyłada mu, nic mu się nie stanie. Niemniej no strata pozycji będzie mała zakryta, wyhamował, bo tam jeszcze troszkę było asfaltu. Niemniej no widzieliśmy, jak to się skończyło. Tutaj przełączymy się na Dr. Fugaziego, który jest troszeczkę w kanapce, tutaj niebezpiecznie blisko, szyba pozbijana praktycznie. Jest aż ciężko mi troszeczkę uspokoić tego oddechu, tam idziemy, stawka cały czas zbita z tyłu, więc Luke i Kubik póki co są w pit stopie. Pytanie, czy panowie jeszcze wiadą, mam nadzieję, że tak, że jednak powrócą na tor. Niemniej pewnie naprawa tego aero troszeczkę potrwa. Pytanie jest, jakie tam elementy mechaniczne uległy uszkodzeniu. Tam widzimy z tyłu troszeczkę Milwaukee i Hazy się przepychają. Milwaukee taki póki co się przebił. Także tam jest w miarę ciasno cały czas. No a to zobaczmy, jak wygląda sprawa Recoy, który jest na miejscu 17 w stawce generalnej. No za nim idę Krzycha, przed nim Zeta. Oj, tam widzimy troszeczkę Mateuszek jeszcze jedzie chyba tak, jak nie trzeba. Miał leciutki wyjazd poza tor. Oj, tutaj Mr. Floyd po ślizgu, tam chyba dostał leciutki kontakt, tu jeszcze Sim R nam przejeżdża. No i teraz dopiero Mr. Floyd wraca, no ale to jest bardzo, bardzo odległe miejsce, więc trzeba będzie to nadrabiać. Więc no poślizgi będą pojawiać się dość często, a mam dopiero początek wyścigu. 5 minut nam minęło, no już troszeczkę mogliśmy policzyć tego wszystkiego. Tutaj widzimy Recoy i chyba nie zauważył Zeta i tutaj troszeczkę go uderzył. Szczęśliwie tragicznie to się nie skończyło, nie był to mocny zakręt, więc mocno nie odbił. Niemniej widzimy, że jego Ferrari pobijane, teraz on tutaj atakuje. Chyba będzie chciał odpuścić, tak jest po wewnętrznej. Z go zblokuje, no i już tutaj na prostej nie ma szans. Widzimy, jak te pojazdy wspinają się tam do góry. Także jeżeli coś będzie się działo na prostej startowej, zaraz za górką, to no, nie dostrzeżemy tego. Więc trzeba naprawdę zachować ostrożność. No, wypadek tutaj naprawdę bardzo, bardzo łatwo. Tutaj jeszcze Prorok przebija się tutaj przed krzyżem reprezentanta, tam troszeczkę dalej również. Także stawka nam się cały czas tutaj jeszcze, no, modyfikuje, że tak to ujmę. Teraz widzimy tutaj reprezentant po prawej, speed KB tutaj się przebija. Teraz go widzimy, pojawiło się to Ferrari. No i zobaczymy, czy tutaj różnica prędkości, no chyba troszeczkę teraz szybciej Ferrari. No i teraz zahamowanie, jak tutaj będzie wyglądało z miejscem, czy speedka mu zostawi miejsca, zostawił tutaj. Niemniej, no bardzo, bardzo ciasno i teraz musi się pojawić za pojazdem. I znów zakręt, czy tutaj może się uda reprezentant, no nie. Speedka był jednak tutaj chyba bardzo, bardzo dobrze domknął tą sytuację. A tutaj walka o pierwsze miejsce, tutaj Norm i Pruchnica bardzo blisko siebie. Tutaj Norm widzimy, jak się zbliża, ewidentnie ma prędkość większą. Oj, tutaj prawie, że kontaktowo, ciężko mi powiedzieć. O, to chyba się lekko zderzyli, panowie. Norm uderzył Pruchnicę. Trawa, nic nie widzę, co tu się dzieje. No ale póki co Pruchnica jeszcze zachował to miejsce. Niemniej, no musi uważać, bo tutaj Norm ewidentnie to jest agresorem tym wszystkim. Więc no Lucian musi chyba troszeczkę zmienić swoją strategię i odjechać, żeby mieć spokój. Niemniej troszeczkę, no, mamy teraz pół sekundy różnicy między panami, więc może chwilkę odetnąć. Niemniej malutki błąd i może to się źle skończyć. A tutaj mamy Wydrę, który wypadł z toru i ląduje na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o LMP. Także no troszeczkę będzie tutaj odbijania. A widzimy tutaj Luke przed nimi, więc może tam był leciutki problem z wyprzedzaniem. No i chyba Wydra nie ma takiej przyczepności jak trzeba. Oj, znowu uderzył, więc bariera no pochłonęła go. Tutaj natomiast mamy Mateuszka, który zbliża się do Boberka, za nim jest tutaj jeszcze Prorok, więc tutaj Porsche bardzo, bardzo blisko siebie. Widzimy, że no póki co tutaj troszeczkę stawka zbita jest. A tu się przełączy, bo tutaj DVO, który dopiero co wraca na tor, więc wypadł gdzieś tutaj.
No o czym mówię, o tym ostatnim zakręcie, numer 14, gdzie tam wypadki się również zdarzają. Widzimy LMP, jak wygląda, jaka ta różnica prędkości jest. No ale to jeszcze przełączmy tutaj, bo Berek i Mateuszek bardzo, bardzo blisko siebie. No i teraz jest tutaj szansa po wewnętrznej, jednakże nie, no Mateuszek tutaj spokojnie jeszcze domknął. Chyba bo Berek no nie chciał ryzykować, tam Prorok troszeczkę wyjał za szeroko i to będzie chyba z to pozycji dla niego. Oj, tutaj jest tylnie lewe koło zblokowane, jednakże tutaj jeszcze Boberek trzyma się. To jest pół sekundy, więc jeżeli jakiś tam Mateuszek błąd popełni, no to przybliży się. Aj, tutaj Z jest poza torem, widać, że go wyprzedził. Nie wiedzieliśmy, co się tam się działo, niemniej no Z tutaj teraz będzie spadał pozycjami, obraca jego pojazdem, więc ewidentnie tutaj przyczepności nie ma poza torem. No a tutaj mamy walkę Mateusz jeszcze. Beria się przebija, tutaj jeszcze Patej od X korzysta z tego wszystkiego, ale no widzi, że chyba nie ma sensu ryzykować. Tam jeszcze z tyłu Buster się trzyma, więc widzimy sytuację, nie miała Patej X, musi szybko tam przejechać, żeby nie ryzykować. Oj, tutaj znów ciasno, to Kinky Savage na miejscu drugim, zaraz za nim jest tutaj Buster, więc tutaj musi uważać, żeby jakiegoś błędu nie popełnić, ale pytanie jak wygląda naładowanie baterii, czy ten samochód przestrzelił, czy ten Buster przejechał przez cały tor? Buster DNF, coś się musiało stać, nie wiem, czy to problem z połączeniem, nie widzieliśmy, no przejechał po prostu przez tor. Więc mamy póki co dwie osoby odpadły z wyścigu, jedno LMP, jedno GT. Więc tutaj no nie tak chyba jak miało być. Aż troszeczkę mnie ścięło, nie wiem co powiedzieć, tak szczerze mówiąc. Niemniej Kingi Savage jest póki co na miejscu pierwszym. Widzimy, że tutaj już Dr. Fuga z niego dubluje. Więc tutaj 19 lokata, tutaj Idek Krzyk 17. Przepraszam, Idek Krzyk jest 18, więc tutaj jeszcze dość chyba zmiany, bo tak musimy jeszcze, aż Buster nam przejdzie w dół w tabeli. Także Kiki Savage piastuje miejsce pierwsze, tam zanim widzimy pół sekundy jest Patriot X. Także tutaj panowie może będą naprawdę bardzo, bardzo blisko siebie, więc pytanie jak tylko ustawienie baterii wygląda, kto z tego jak korzysta. Bo jeżeli dojdzie do ciągłego wyprzedzania się, no to wtedy panowie przestawią swoje bolidy na wykorzystanie maksymalnej mocy i maksymalne odzyskiwanie, żeby jak najszybciej te manewry robić. Więc tutaj też jakby strategię trzeba dostosować do tego, co się dzieje tutaj na torze. No i też pytanie, jak będzie wyglądało tutaj dublowanie. Teraz widzimy, padając troszeczkę zblokowany. No ale może przełączmy tutaj, coś się dzieje, bo tutaj teraz Norb jest zaraz za próchnicą. Buster nam wrócił na tor, więc chyba jakiś to musiał być problem z połączeniem, albo może po prostu grę skraszowało. No ciężko mi to powiedzieć, co tam się działo. Także tutaj Lucjan Puchnica, no cały czas za sobą ma Norba, to jest no pół sekundy 60. Więc cały czas bardzo blisko siebie. Natomiast tutaj Sumek zaraz o Skyser. Tam jeszcze widzimy pojazd, który będzie dublował. Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy Sumka, który zbliża się powoli na tą lokatę. Patriot X przejeżdża. A i widzimy, że ta w sumie Kinky Savage ma 3 sekundy tutaj przewagi nad Patriot X-em, więc coś tam się musiało stać. Nie wiem, czy to tylko chodzi o zużycie silnika elektrycznego, czy może po prostu szczęście w dublowaniu. Może po prostu no, w odpowiednim momencie się udało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z biegiem czasu, czy tutaj przewaga nie będzie malała. Niemniej tutaj bardzo blisko cały czas. A tutaj Prorok cały czas za Boberkiem. Ale chyba widać, że panowie już zebrali takie tempo wyścigowe. Tutaj Prorok przepuszcza LMP. Tutaj chyba chciał tak spokojnie to zrobić, żeby no nie ryzykować. Niemniej no powinien trzymać się tak swojego toru mimo wszystko. Tam widzieliśmy, Elmo przebił się przed rendą NBT-u i Beliar przed reprezentanta. Niemniej no skupiać tutaj, czy tutaj Boberek nie wiem czegoś próbował, zaraz za nim jest Reko i Ferrari.
No i teraz Boberek troszeczkę za szeroko, no i tutaj Prorok ma trochę szansy. Pytanie, czy utrzyma tam prędkość? No nie, tak to nie jest to. To na karuzel jednak no nie da się tego zrobić. I mnie cały czas tam Ferrari widzę grzeje. Teraz prędkość wyjazdu tutaj lepiej chyba przyspieszył troszeczkę Prorok. No ale trzyma się, no nie chcę chyba ryzykować. No a tam zaraz Ferrari się trzyma. Także tutaj jest stawka trzech zawodników bardzo blisko siebie, trzy osobne marki jeszcze pojazdu. I tu widzimy Ferrari, gdzie tam pojawiło troszeczkę w prawym lusterku kurwety. Więc on tutaj musi ewidentnie uważać. A różnice między panami naprawdę są bardzo, bardzo małe. Także Rekko ma tutaj podgląd na to, co się dzieje, więc jeżeli Boberek albo Prorok popełnił jakiś błąd, no to on będzie miał ogromną szansę tutaj do wykorzystania wtedy. Także no musi się tutaj utrzymać, bo tu widzimy KLMP z jaką prędkością przejeżdża. Także tutaj Havelor przejechał czwartym miejsce. No ale póki co chyba sytuacja wygląda w miarę stabilnie, no ale tak mówię o tym to, że spodziewamy się dużo poślizgów. Z jakiegoś powodu jakby gracze no nie mogą troszeczkę panować, plus dodatkowo chyba wydaje mi się, że tutaj trawa jest no gorszej jakości, że tak to ujmę, w stosunku do innych torów. Także może jakaś tam podróbka. No tutaj Prorok troszeczkę stara się ten tunel utrzymać, no i widzimy, że jakby trochę za daleko, więc coś tutaj się dzieje i traci. Także tam Prorok i Boberek trzymają się naprawdę bardzo blisko cały czas. No i widzimy te różnice terenu tego toru, naprawdę tutaj no robi to myślę troszeczkę wrażenia i urozmaica cały wyścig, gdzie jednak nie tylko jakby umiejętność chodzenia zakręty, ale też właśnie pod uwagę, że podjeżdżamy pod górkę, to też trzeba jednak uważać, żeby nie przekazować, sam przypadkowo zredukować. Bo też może to się rozgodzić, tym bardziej, że tor wydaje się być taki troszeczkę nierówny. Widać się szczególnie na granicach takich prostych, gdzie to faluje troszeczkę w lewo prawo. Tak jak teraz chociażby widzimy, że teren tam ma jakieś tam leciutkie dołki. No ale tutaj przełączmy się, bo tutaj Prorok naprawdę znajduje się bardzo blisko, bo Berka jest teraz próba ataku. Tutaj troszeczkę po wewnętrznej próbuje. No i teraz Boberek musi liczyć z tym, że... Czy on będzie tutaj chciał przepuścić go? Zaraz zobaczymy. Troszeczkę szeroko tutaj Prorok. Znów wewnętrzna po stronie Porsche. Teraz wewnętrzna dla Chevroleta. No jednakże nie. Tutaj domknięty. Więc niestety nie było opcji. Także cały czas tutaj się trzyma i tutaj Wydra... Wyszedł nam z wyścigu, wrócił do pisowo, więc chyba jakiś tam wypadek był. No ale tutaj wróćmy, bo teraz się dzieje nam jakaś akcja. No i Prorok znów atakuje, chyba jest troszeczkę szybszy od tych prostych i ma tego świadomość, próbuje to wykorzystać. Wiecie, się na liczniku, teraz dohamowanie na pierwszym zakręcie po wewnętrznej. Oj, tu lekki poślizg, no nie udało się tego wykorzystać. Może gdyby nie ten poślizg, troszeczkę lepiej by wypadł z tego. Mógł tam troszeczkę wciąć się po wewnętrznej. Chociaż teraz widzimy, tutaj chyba ma trochę większą prędkość i Boberek musi znów tutaj się z nim mierzyć. Więc tutaj ewidentnie panowie toczą nam walkę. Także bardzo, bardzo, bardzo blisko tutaj panowie między sobą. Teraz korweta atakuje i teraz widzieliśmy tą różnicę. O, ale tutaj troszeczkę za szeroko pojechał, zbyt późno do hamowanie. No i znów Boberek przed Prorokiem, więc tutaj troszkę nie po jego myśli. Może jakby kwestia tutaj doładowania masy Porsche ze zjazdu w dół dałby troszeczkę tej prędkości więcej. No ale na podjeździe pod górę tutaj korweta powinna troszeczkę sobie wtedy lepiej radzić, tak większy to jest silnik. W Porsche ma przypomnę tylko 6 cylindrów, nie 8 jak w korwecie. No i pojemność silnika jest znacznie mniejsza. Może przełączmy się na jakąś inną grupę graczy, a tutaj Luke bardzo blisko DVO. Kinky zawsze atakował. Oj, tutaj Luke troszeczkę szybszy i ewidentnie atakuje to Porsche. Tam jeszcze LMP z tyłu, tutaj żeby tylko panowie się nie zderzyli, bo tutaj takie wyprzedzanie na trzeciego nie kończy się pozytywnie. Luke trochę za szeroko, ten powrót na tor, żeby tylko się nie zetnął. No ale tam się udało jednak spokojnie
Havelor dopiero wraca na tor, coś tam się działo, jakiś był poślizg. A zobacz, bo tutaj teraz Buster nam powrócił do gry. No ale on tu tutaj musi się przepijać przez całą stawkę, więc... no... Szanuję po prostu tylko i wyłącznie to, że powrócił do toru i dalej próbujemy, że jest no, nas... straty pozycji, nie da się tego jakby odbić. Tutaj mamy Sumka i Skysera, którzy są bardzo, bardzo blisko siebie, więc dwa Porsche, które walczą między sobą. Skyser no, bardzo wysoko, jeżeli chodzi o klasyfikację póki co. No i Sumek pewnie chciałby troszeczkę tych punktów zgarnąć więcej. Spam Racing Team, no i teraz widzimy, że tutaj Sumek próbuje powędrzeć, teraz będziemy mieli ten zjazd w dół. I zobaczymy, czy tutaj dohamuje. Dobrze, widzieliśmy, że ludzie mają troszeczkę problemy z dohamowaniem. No i Sumek tutaj bardzo dobrze i przebija się na pozycję wyżej. Także pozycja 10 ogólnie dla niego, póki co. Zresztą widzimy leciutki błąd, zrobił to chyba Skyser, będzie chciał skontratakować. Zobaczymy, czy jak to będzie wyglądało. Niemniej nie, chyba to jednak się uda. Chociaż, no, tutaj ten szaro-niebieskie Porsche nie chce łatwo odpuścić. Także tutaj, no, musi się Sumek liczyć z tym, że będzie miał troszeczkę ogona jeszcze przez chwilę. No, ale chyba powoli tutaj Sumek odjeżdża z Kajserowi. No, jeszcze wiadomo, to jest jakby to... Jeszcze musi troszeczkę najechać, o to jest Kajser w poślizgu! No i wypadł z toru, tutaj odbija się od drugiej bandy, tam musi uważać troszeczkę Mateuszek, żeby... nie uderzyć w niego. No ale Kajser, no poobijany tutaj, więc... oddał pozycję. Mateuszek tam pewnie mocno przyhamował, żeby... no, on nie został celem ataku. Wiadomo, to nie było celowe, nie jest sytuacja niebezpieczna. Więc Skyser, no już dwie pozycje stratne i Sumek może spokojnie kręcić te koła. Także póki co niestety mamy dwóch zawodników, którzy odpali nam z wyścigu. Buster chyba po problemie z połączeniem internetowym powróci nam, niemniej no jest stratnej po prostu pozycji. Więc można rzec, że Kinki zawiesz póki co na miejscu pierwszym Patriotix, na miejscu drugim Floszunio, miejsce trzecie Havelor, miejsce czwarte, niemniej Kinki Savage i Patriot X są tutaj blisko, a tu Skyser wpadł znowu w pościsk i zaatakował. Co to był? To był prorok bodajże, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Boberek również poza torem, więc coś tutaj chyba jest nie tak, bardzo nie tak z aero Skysera. Widzieliśmy na wyjeździe, stracił przyczepność i po prostu pofrunął i tutaj uderzył Boberka, więc Boberek również w opłakanym stanie, chociaż jego pojazd nie wygląda aż tak źle. Niemniej no strata pozycji została zauważona. Kinki Savage! Kinki Savage odpadł nam z wyścigu. Panie i panowie. Nie jestem w stanie powiedzieć, co się działo, naprawdę byłem troszeczkę zaafiszowany tamtym wypadkiem związanym z Kajserem. Więc no chyba tutaj Road America nie będzie miała pozytywnej opinii. Po wyścigu, przed wyścigiem ludzie zachwalali ten wyścig, że bardzo fajnie się na nim jedzie, dobre kółko się kręci. No ale widzimy tutaj, że jednak no nie jest tak pozytywnie, jakby się chciało. Ten reprezentant w swoim ładnie oprojonym Ferrari widzi przed sobą Porsche i Corvette i tam jeszcze jedno Porsche. Że trzech zawodników odpadło nas z wyścigu, z czego to dwa LMP. Także naprawdę w skali LMP, które tutaj startuje, to naprawdę bardzo, bardzo dużo. I tutaj Hazi przebił się przed Idek Szycha. Idek Szych chyba jakieś problemy, on jest no widzimy, ewidentnie teraz, że reprezentant to jest zbliża. No i żeby to nie było kontaktu, chyba tam musiał troszeczkę Idek Szych odpuścić. Tam LMP przebija się po piasku, jak on jedzie! Floszunio masakrycznie! Tutaj Boberek znów poza torem razem z Prorokiem. No i tutaj Idek Szych, tutaj Beliar go wyprzedził, także troszeczkę wyjechał, więc coś tu chyba jest tak z pojazdem Idek Szycha. Ewidentnie traci tę pozycję w zastraszającym tempie.
Prolog właśnie zjechał do pit stopu, więc wczesny pit stop, tak by nie patrzeć. Niemniej chyba musiał naprawdę przyjechać. Możliwe, że stan jego aerodynamiki i opon może zostawał dużo do życzenia. Ciężko jest im to ująć. Niemniej Dekrzyk strasznie spadł, więc nie wiem co tam się dzieje. Tutaj natomiast mamy Rekko i Skyser. Skyser, no, nieszczęśliwie troszeczkę, pobijany widzimy. Ferrari chociaż też nie jest w najlepszym stanie, widzimy, że tak ten przód i bok i tył, no, zostawia wiele do życzenia, także troszeczkę szpaki by się tam chyba jeszcze nałożyło. Niemniej Rekko musi uważać, bo tutaj widzimy, że Boberek czai się tu zaraz za nim, a tyli zderzak to po prostu odpada, widzimy jak tam szpary są przy lampach, więc to Ferrari chyba jest masakrycznie poobijane. Dobrze, tutaj elementy nie odpadają, bo byśmy mieli naprawdę dużo bałaganu na torze. No i widzimy tutaj Boberek pokazuje się troszeczkę, niemniej no to Rekko musi uważać. Tu już chyba tylko nie chodzi tutaj o atak na Skystar, jednakże uratowanie swojego tyłka, który tak tutaj będzie trzeba duct tape'em troszeczkę zakleić. Bardzo blisko, oj, czy tutaj nie było kontaktu i czasem Skyser nie dostał strzał w tyłek i przeleciał przez tor. Tam chyba widzieliśmy, że tą Ferrari troszeczkę no, dostało takiego spowolnienia. Także odległość między panami chyba była zbyt mała. Więc tam spadam Skyser to dość masakrycznie. Niemniej cały czas tutaj Boberek stoi za nim. Więc no, musi uważać. Zobaczmy jak to będzie wyglądało z perspektywy Berka. Czy będzie tutaj próbował się jakoś przymierzyć do ataku? Widzimy no Ferrari no poobijane naprawdę. Ciężko to powiedzieć jakimś stanem. Ewidentnie tutaj trzeba na terapię wysłać. No i mamy tutaj atak Boberka, który powinien domnąć to Ferrari na samej prędkości tylko i wyłącznie. Więc tutaj ewidentnie brak, no brak aerodynamiki, nazwijmy to po prostu faktami. Brak aerodynamiki po stronie Ferrari działa mega na niekorzyść. Porsche co prawda też nie jest może w najlepszym stanie, niemniej widzimy tak lepiej się trzyma kupy. Tam widzimy z tyłu stawka, również się czai na wydarzenia, które mogą mieć miejsce. A tutaj jest Z, Hazi i Dekrzych, to jest atak. Musi tutaj uważać, Z tutaj leciutko chyba puknął Haziego. No ale odpuścił. Także Hazi spada już tam niżej. Przepraszam, ma do Z. No i Dekrzych chyba musi się teraz bronić przed kolejnym Porsche. Oj, tutaj... Oj, Hazi trochę stracił kontrolę nad pojazdem, zblokowane koła, bo wewnętrznie niebezpiecznie tam jeszcze widzimy Z się przesuwa gdzieś po zewnętrznej stronie. Oj, tutaj widzimy Z również, że blokada kół, a szczęśliwie udało mu się na tyle wyhamować, że nie uderzył tutaj Haziego. Więc było bardzo, bardzo blisko. Także jeszcze chwilkę może dodać i nie wydaje mi się, że to Porsche w zastraszającym tempie się zbliża do Corvette. Więc no musi tutaj uważać Idekrzyk, żeby no błędu nie popełnić. Natomiast mamy wojnę między Mr. Floydem Kryptonem a Rekko. Mr. Floyd swoim Ferrari również pobijane, także tutaj pojazdy naprawdę masakrycznie wyglądają. No i mamy podjazd pod górkę. I czy tu będzie jakaś różnica prędkości? Także no widzimy, że jakby dużo różnicy nie ma, może to też kwestia do hamowania. Niemniej Mr. Floyd jest bardzo, bardzo blisko Corvette. Więc tutaj musi Krypton uważać, żeby
no nie dać się tutaj jakoś po wewnętrznie zaatakować, także musi pilnować, ubezpieczać się, bo no różnica czasowa nie jest duża. Niemniej tutaj chyba trzeba będzie też się jeszcze skupić, jak tutaj będzie wyglądała sprawa z rekoirem. Tutaj, oj, tutaj bardzo, bardzo blisko domknięty Krypton. Teraz na wyjeździe zobaczymy, pojawi się tam w kamerce. I tu jeszcze chyba Mr. Floyd jedzie na maksa i tu jeszcze rekoir chce teraz zaatakować. Tam widzimy korwetę już daleko, w bezpiecznej odległości. Więc tylko tutaj rekoir zostaje, więc tutaj Mr. Floyd ewidentnie jest on fire i chce zaatakować. Tam Krypton chyba cały czas jednak się czaje, myślisz, że to jeszcze nie jest stracona pozycja, więc może coś się urodzi po drodze. Trzeba być tylko cierpliwym, i to nie tylko chodzi o cierpliwość, także skupienie się bardzo blisko. Ferrari bardzo blisko siebie, tam korweta się pokazuje, teraz Mr. Floyd atakuje, jak to wykorzystał, tylko trochę chyba tu za szeroko wyjedzie. A tam korweta już się czai. Ewidentnie ten rekin chciałby zjeść tego konika. Także Mr. Floyd ewidentnie tutaj chce zaatakować się agresorem. Jest tutaj. Tylko trzeba to przemyśleć, troszeczkę lepiej to dograć i będzie to. Elmo wyszedł nam z serwera i to jest kolejna osoba, ale tutaj mamy web w web idą. I teraz Mr. Floyd, większa prędkość, tutaj chyba musiał być na wyjeździe i tutaj domknął swojego oponenta. Także rekoj spadł nam pozycję w dół. No mówię, to jest kolejna osoba, Elmo nam odpadł w wysiłku, to był Floszunio. Dopiero nam wraca na tor. Tylko żeby teraz uważał, bo jednak no nie ma tej przepności. To jest kolejna osoba, która nam wypada z toru. No i mamy już 4 osoby poza wyścigiem. No tutaj troszeczkę zbitej stawki, to jeszcze LMP nam gdzieś się pojawiło. A i rekoj pojawił się za Krypton tutaj, więc coś się musiało dziać po drodze jeszcze. No a Mr. Floyd trzyma swoją pozycję. Korwetta chyba nie jest mu póki co groźna. Teraz musi jeszcze uważać na LMP, no a Mr. Floyd już widzi swój następny cel, to jest Boberek. Tutaj teraz widzimy Mr. Floyd, no chciał troszeczkę przepuścić chyba LMP. No ale jest powrotem na torze i teraz tylko trzeba tylko cisnąć się, no ewidentnie Boberek jest w zasięgu ręki. 45 minut zostało nam do końca wyścigu, więc czasu jeszcze jest. Tylko teraz spokojnie, spokojnie. Taktyka, pytanie jeszcze, jaki plan minimum został założony przez Mr. Floyda. Też od tego zależy, jaki sobie cel ustalił. Ewidentnie szansa tutaj wyprzedzenie Boberka jest. Z Mateuszkiem już może być problem, jednak różnica czasowa jest dość duża, mówię to jakieś 18 sekund. No i teraz Buster przyjechał. Bardzo, bardzo czysto, widzimy jak tam się wcisną w tą i we w tą. 14, teraz wjazd 14, no i zbliża się. Wydaje mi się, że Mr. Floyd tak cały czas się tutaj zbliża, minutę, sekundę 3, teraz 60, więc Ferrari ewidentnie w natarciu. A tak mówiłem wcześniej, no za dużo takich pojazdów jak Ferrari i BMW, no nie mamy tutaj, więc troszeczkę taki fenomen z tego u mnie się robi. Czy Mr. Floyd musi uważać, żeby no nie stracić przepności. Na tym torze naprawdę bardzo łatwo taki wypadek, który nie powinien mieć miejsca. Tu natomiast walka o pierwsze miejsce w GTA i tutaj mamy Pruchnicę i Norb. Panowie bardzo blisko siebie, Renton by bardzo daleko, 25 sekund aż. Także mi się wydaje, że tutaj podium, pierwsze dwa miejsca, a tutaj niezagrożone, pytanie tylko kto? Jedynie panowie tutaj jakby są w swoim tempie. No i pominęliśmy tą akcję. Mr. Floyd tutaj przebija się przed Boberka, tutaj atakuje go. Bardzo, bardzo blisko. Tam jeszcze Krypton z tyłu się czali.
No i teraz wewnętrzna po stronie Mr. Floyda, więc tylko to spokojnie dobrze domknąć. Tam troszeczkę widzieliśmy, wciął się Boberek. No ale domknął go. Mr. Floyd domknął go i przebił się dalej. Więc tylko teraz chwila spokoju, utrzymać to tam, krypton jeszcze się czai. Więc Boberek musi uważać. Cały czas czujny, tam jeszcze Mateusz się pojawił. A wydaje mi się, że Mateusz miał dość dużą różnicę czasową. No i tu krypton atakuje. Tutaj chyba jest spokojne przybicie, teraz pytanie, czy to nie uda się jeszcze wcisnąć Boberkowi. Chyba się nie da zbytnio. Tutaj domykany cały czas, nie chcę też również ryzykować zawodnik. No i krypton pokazuje również ząbki w swojej korwecie. Oj, tutaj coś się stało, chyba musiał ratować się krypton i stracił swoją pozycję. Chyba leciutki uścisk się pojawił i teraz tam widzimy Mateusza i się Mateusz atakuje swoim Porsche. Ewidentnie prędkość po jego stronie. No i mamy. Mateusz przebił się. A tu tylko chyba muszę wrócić, bo tutaj Z nam wypadł z toru. Po raz kolejny tutaj pan zawito nam na trawie. Tutaj krypton stracił swoją pozycję na rzecz Mateusza. I widzimy, że Boberek musi uważać, bo tu Mateusz jest w ataku. Atakuje go ewidentnie. No i Mateusz wybija się przed Boberka teraz. Będzie wyglądała sprawa z dohamowaniem. No i to jazdo ewidentnie po stronie Mateusza, więc tutaj spokojnie tą pozycję powinien utrzymać. Nam teraz więcej osób widzę do pit stopu zjeżdża, więc takie tankowanie. I jeszcze zmiana opon. Oj, tutaj troszeczkę za szeroko pojechał Boberek. Krypton nam tylko chyba się czai na takie rzeczy. Ale my teraz zwróćmy uwagę, co się dzieje na samej górze, bo tutaj Norpe zbliża się cały czas do próchnicy, więc mamy walkę na samej górze, co nie spotyka się, raczej mówimy o tym, to co się dzieje teraz właśnie w LMP, czyli Pato już jest na miejscu pierwszym i on tam spokojnie będzie jechał na tym miejscu pierwszym. W Toszczuniu 47 sekund aż do niego traci. Więc ogromna różnica i wydaje mi się, że tutaj miejsce pierwsze w LMP jest raczej niezagrożone i tu Norpy uścisk, jednakże no udało mu się uratować. No ale to będzie bolało. Nie straci tego drugiego miejsca, bo Renton napadł z daleko. Niemniej 3,5 sekundy, a 40 minut do końca, więc musi tutaj się pospieszyć. Havelor! Havelor wyszedł z serwera. Połowa LMP aktualnie nam odpadła. A my tu się przyłączymy, to idę krzyk w natarciu na Skysera. Więc naprawdę dość dużo osób nam odpadło w tym wyścigu już. Jeszcze atakuje, to musi stylować zawodniku spokojnie Buster. No i troszeczkę ten krzyk się oddalił od Skysera. Właśnie wydaje mi się, że aerodynamika głównie będzie miała tutaj jakby znaczenie na tej karuzeli. W tym momencie, znaczy wyczuć ten moment, kiedy jakby nie tracimy przyczepności. Sim Ery i tutaj przed nim Beliar wypadł z toru, widzieliśmy na dohamowaniu, znaczy na wyjeździe z zakrętu, tam stracił przyczepność. No i Sim R przebija się do góry. No i w jakim stanie jest Beliar? No dopiero wraca, tu jeszcze dwóch zawodników go zdążyło wyprzedzić. Ogólnie rzecz biorąc, tak poszukując informacji na temat tego toru, no dowiedziałem się paru rzeczy, że miał miejsce incydent, kiedy tutaj Jelonek wyszedł nam na tor. Widzimy, że ogólnie tor jest dość bardzo zalesiony. Niemniej taki incydent miał miejsce, kiedy to Jelonek wyszedł na tor i pojazd w niego uderzył. Ciało tego zwierzęcia zostało tak wybite, że przebiło się w drugi pojazd przez szybę. No i ogólnie rzecz biorąc, ten zawodnik miał no leciutkie problemy, bo kiedy doszli do niego ratownicy, był nieprzytomny, więc szybko został transportowany do
szpitala, gdzie no, lekarze podjęli decyzję, musieli mu krwiaka wyciąć. No ale facet przeżył, tak? Jakby to się liczy. No niemniej konsekwencje jednego zwierzęcia, które wybiegło na tor, były po prostu ogromne. I również jakby na to, że niestety mieliśmy wypadek śmiertelny. Bodajże to było na gokartach, gdzie po prostu zawodnik zjechał na pobocze ze względu na uszkodzoną aerodynamikę. I to jest Pitka bez, wyjechał nam z tory, czy widzimy, tak wcisnę to jakoś tak. No dobra, wcisnę to niezbyt przyjemnie, przyznaję się. Także to jest Pitka bez, spadł nam pozycję w dół, wszyscy teraz do pit stopów zjeżdżają. Także mamy teraz czas na zjazdy. No i tu jeszcze Belliar bardzo blisko Hazego. Także pewnie będzie próbował atakować. Niemniej chciałem powiedzieć o tym wypadku śmiertelnym, który miał miejsce, czy tak mówię. Wypadek śmiertelny miał miejsce, ale tutaj Belliar przebija się przed Hazego z jaką łatwością. Jakby no, jak po maśle po prostu przez to przeszedł. I tutaj spokojnie wyprzedził swojego oponenta. No nie dadzą mi dokończyć tematu. A więc tak. Założyłem Elmo. Możesz powiedzieć, bo szczerze mówiąc wspominałem tą akcję, więc nie wiem co się stało, więc jakbyś mógł napisać na czacie co miało miejsce. Byłbym bardzo wdzięczny. Niemniej o tym wypadku śmiertelnym. Czyli mówimy gokardy. Facet ma uszkodzone aero, więc zjeżdża na pobocze, ale osoba za nim wypada z toru i uderza w niego, wyrzuca go w powietrze, spada na tor, szczęśliwie wszelkie inne pojazdy jakby go omijają. Niemniej, kiedy jakby dochodzą do niego medycy, okazuje się, że funkcje życiowe ustały. Udało się jakby faceta przywrócić do życia. Niemniej tydzień po wypadku umiera ze względu na uszkodzenia mózgu i kręgosłupa, więc... No... Zdarza się niestety. To jest jakby sport, gdzie trzeba się z takimi rzeczami. Niemniej wydaje mi się, że tutaj głównym problemem tego toru jest to, że naprawdę jest strasznie mało pobocza w większości miejsc, więc... Jak ktoś by chciał, nie wiem, gdzieś wypaść, powiedzmy nawet umiejętnie, tak? To od razu właśnie ma barierki, więc jest ciężko. Paliwa zabrakło przed ostatnim zakrętem. O kurczę, a tutaj Belliar w poślizgu na wyjeździe z zakrętu. No i to jest strata dwóch, trzech pozycji. Więc chyba to jest akurat moment, żeby zjechać do pit stopu. I tak mi się wydaje, tak chyba jest najlepiej zrobić. Tutaj jeszcze przesmarował, więc ojejku. Czyli Elmoro, tobie zabrakło paliwa. Kurczę, Havelo. Kierownica ci się wyłączyła. O kurde. Masakra. No nie wiem co mam powiedzieć. No tu widziałem, no dużo jakby LMP odpadło, więc tutaj była szansa. No kurczę, szkoda. No jest to na pewno elementy, niestety nie mamy wpływu. Nieprzyjemności, tak? No ale powiedzmy sobie tak, że... w Astokosa szczęśliwie nie mamy takich rzeczy jak uszkodzenia pojazdu pod względem tym, że są jakieś usterki, tak? Czyli tam silnik wysiada ci w trakcie wyścigu czy coś. Więc powiedzmy, że układ kierowniczy w twoim pojeździe ci wysiadł i no nie mogłeś prowadzić po prostu dalej pojazdu. Dlaczego Mateusz ma białą cyferkę? Bo aktualnie jestem na nim załączony. Dlatego. Niemniej, dobra, wróćmy do wyścigu, bo troszeczkę teraz się zagadałem i rozproszyłem. Mieliśmy serię pit stopów na wyścigu. I widzimy, że tutaj DVO bardzo blisko Belliara. Teraz widzimy, to jest zjazd, chociaż to ta pojazd, no masakrycznie podbiany. Renton by zjechał do pit stopu. Mr. Floyd nam awansował.
Także chciałbym zauważyć, że Norb, który był bardzo blisko próchnicy, naprawdę bardzo blisko, mówiliśmy tutaj o tam dziesiątych sekundach, dziesiątych sekundach różnicy, Norb teraz traci 52 sekundy do niego. Także kolosalna, kolosalna różnica. Milwaukee opuścił nam serwer. I tu chyba mieliśmy sprawę z wypadkiem, bo widzimy, że wyszedł z serwera na zakręcie, więc chyba był wypad uniemożliwiający już dalszą jazdę. Więc kolejna osoba nam odpada. Więc Milwaukee nie wrócił do pitu, więc uderzył, widzieliśmy bandę, widzieliśmy ten zakręt. Więc kurczę, kolejny, no nieprzyjemnie, myślałem, że tutaj wszyscy dojadą. A skończyło się chyba nie tak jak trzeba. Teraz prorok, jego korwetta poobijana niemiłosiernie i Mateuszek to jest raz przed nim. Oj, tutaj dohamowanie i on uderzył! Ojejku, tutaj Mateuszek dostał troszeczkę kopa. No, szczęśliwie to jeszcze przepuścił go, niemniej no nie powinno się zdarzyć. Pokaż to był w pitach. Kubeks, nie! Wydra w pitach, Kinky Savage w pitach, Elmo w pitach, Avelor w pitach, Milwaukee nie był w picie. Czyli dwie osoby wyszły, no, ewidentnie na torze. Niemniej, prorok. Prorok bardzo blisko Mateuszka. Zresztą jego korweta pobijana jest, widzieliśmy, że no tam są problemy. Pytanie, czy on był już w pit stopie. Widzieliśmy te zblokowane koła, więc niekoniecznie to wszystko działa tak jak trzeba. No ale wciąż, cały czas blisko jest. Nie, niestety Elmoro nie mam możliwości pokazania, jak to odbył już pit stop. Stokro Science nie pokazuje takie rzeczy. Tak samo nie mogę sprawdzić, kto ile ma paliwa, to jakim stopniu ma zużyte opony. Takie informacje jakby nie są przekazywane. No ma to sens jakiś, tak, ale niestety pewnych rzeczy nie jestem w stanie powiedzieć, to jest bardziej na domyśle i to, co zapamiętam. Niemniej czasami dzieje się naprawdę tyle, że ciężko mi to powiedzieć. A ja bym chciał powiedzieć, że próchnica jest na miejscu drugim. A mówiłem, że Norb tam tracił 50 sekund, tak się stawiałem, co tam się działo. I się okazało, że tu chodziło po prostu o pit stopę, więc nie domyśliłem się oczywistego. No i Norb wylądował na miejscu pierwszym. Także tutaj chyba strategia troszeczkę dolania więcej paliwa na starcie popłaciła się teraz. No pytanie tylko, czy dolał wystarczająco na koniec wyścigu. 30 minut nam zostało do końca. A może przerzućmy się tutaj na grupkę graczy. Tutaj jest Kaiser i Reprezentant bardzo blisko siebie. Luke natomiast obserwuje to, to z malutkiej odległości, ale ewidentnie widzi, co się dzieje, więc jeżeli coś poważniejszego by się działo, ma szansę to wykorzystać. Bardzo, bardzo, bardzo blisko. Sky jest Reprezentant blisko siebie, więc szansa na taki na pewno jest. Tam jeszcze jeden krzyk się pojawił troszeczkę z tyłu, więc on również pewnie obserwuje całą sytuację. Ma dobry widok na to, co może mieć miejsce. Skarser, on naprawdę się bardzo, bardzo przybliżył. Troszeczkę tu za szeroko obaj panowie. Więc pytanie tylko, czy to jest Skarser, nie wiem, czy już tu próbował. Ciężko mi powiedzieć, niemniej chyba trzeba zwrócić uwagę na to, co tu się dzieje nam na topie. Bo próchnica jest naprawdę cały czas blisko Norba, więc no panowie mają podobne tempo. Pamiętajmy, że Norb wypadł troszeczkę z tego tempa. Oj, tutaj próchnica w poślizgu. No udało mu się uratować, troszeczkę przedriftował. Niemniej da to troszeczkę czasu, będzie mieli 1,5 sekundy dla Norba. Więc chwila to jest spokoju dla niego. Więc pytanie teraz, czy tutaj będzie się próchnica przybliżał. Nie no, wszystkie LMP nie odpadły. Paty od X cały czas pierwszy. Widzimy, że Basta zaczyna do niego minutę 36, więc różnica ogromna.
No i Floszczunio, no dość blisko Bastera, no ale zobaczymy co tam się będzie działo. Co się stało z Elmo? No... No właśnie, zabrakło mu paliwa, także... No niestety, niestety takie sytuacje mają miejsce. Zdarza się. Bodajże pamiętam chyba Speedman w swoim pierwszym wyścigu miał taką sytuację, że nie dojechał do mety, bo właśnie zabrakło mu paliwa na dojazd do mety, a tam były chyba po prostu ostatnie zakręty już. Co jest tam? Także tak, no wyścig, to jest, zdarzają się takie rzeczy. I tutaj Luke atakuje Skysera. Będzie się pojawiał po wewnętrznej na zakręcie. Reprezentant nam jeszcze blisko, teraz pytanie tutaj, oj, zblokowanie kół, żeby za szeroko nie wyjechał. No i Skyser ze spokojem tutaj mógł wrócić na swój tor. Także tutaj no też nie ma sensu tak zbyt agresywnie jechać, bo no możemy przestrzelić. Natomiast oj, masakrycznie obbite Ferrari tutaj zbliża się powoli do Boberka. No i chyba troszeczkę jednak prędkość tutaj po stronie Ferrari. Więc Boberek musi uważać. Mister Floyd zjechał na aktualnie do pit stopu. No i Lucian tutaj się pojawia po wewnętrznej, jednakże oj, tutaj był kontakt! Ciężko mi powiedzieć, ale to chyba Boberek troszeczkę zbyt agresywnie wszedł. No i udało się tutaj przebić Sim R. Niemniej tutaj Fugazi jest bardzo blisko. Jego Porsche aktualnie jest chyba w najlepszym stanie, więc nie powinien mieć tutaj problemu. Niemniej widzimy, że Boberek strasznie spadł. No i tutaj Luke ma teraz widok na niego. No i tutaj atak mamy ze strony Dr. Fugaziego. No i Fugazi przebija się spokojnie, więc możliwe, że chodzi tutaj o to aero. Niemniej widzimy, że to jest Sim R. No nie chce odpuścić, no tak łatwo tanio skóry nie sprzeda. Niemniej, no tutaj chyba będzie musiał oddać Porsche, że jest szybszy, a może raczej zawodnikowi. Też tutaj Fugazi, no już zaczyna odjeżdżać, 40 sekundy, 4,5. Także Fugazi odjeżdża już tu Sim R, więc chyba no widzi tą różnicę czasową, że jest szybszy. Oj, tutaj zadomował zbyt późno. No i to będzie kolejna strata. A tutaj Boberek, który jest wyprzedzony przez Luka. Oj, tu prawie, że był kontakt tutaj Luke. No, tak się troszeczkę zmieścił. I tu Mateuszek nam wypadł z toru. Tam było na zakręcie troszeczkę wypadł. Że mazur, że nie czytam czatu, niemniej no czasami troszeczkę za dużo na torze się dzieje. Także Mateuszek, no wypadł z toru, który kosztuje tam te sekundy. Reprezentant blisko Skysera. Tam jeszcze z tyłu troszeczkę Luke się czai. Widzimy troszeczkę, panowie chyba mają inny tor jazdy. Pytanie, który jest lepszy? Tam jeszcze LMP się przebija, że tylko właśnie to nie skoczyło się żadną tragedią. Floszczunio chyba jednak tam spokojnie. No ale reprezentant cały czas tam blisko czai się za tym Porsche. Tam jeszcze z tyłu Luke za nim. No i Boberek. PatyJX! PatyJX wyszedł z serwera, zostało nam tylko dwa LMP! Co to się dzieje? Jaką on miał przecież przewagę? To była ogromna różnica czasowa. I tam chyba, no, dochodziło prawie, że do dwóch minut. No i Buster. On teraz wie, co się święci. Floszczunio wskakuje na miejsce pierwsze, bo Buster jest w pit stopie. Więc... 4 LMP nam odpadło z wyścigu. No ciężko sobie wyobrazić, naprawdę.
no zatkało mnie po prostu ponownie. Bo Berek również wyszedł z wyścigu. To jest kolejny zawodnik, który już opuścił wyścig. To jest 8 zawodników aktualnie. 8 zawodników, którzy nie biorą udziału w wyścigu. Czy wy to widzicie? Co tu się dzieje? Naprawdę Road Americano nie jest chyba przychylnym torem. Natomiast co trzeba zauważyć, to jest to, że Lucjan Pruchnica zbliżył się do Norba. Więc pytanie, czy to chodzi o to, że jednak Pruchnica jest szybszy, czy może Norb jakiś błąd popełnił. Też odbywanie zawodnika, na który jest na 19 pozycji DVO. Także no... Wyścig naprawdę nieprzyjemny dla większości zawodników. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Naprawdę więcej bym się spodziewał, że stanie się więcej złego na Spa. Na Nürburgringu. Ale na tym torze, gdzie wszyscy po prostu mieli tak naprawdę tak bardzo pozytywną opinię. Dziękuję serdecznie raz za ciepłe słowa. No, Havelo, lepiej nie, żeby takie coś miało miejsce, jednak ja oczywiście zawsze życzę wszystkim, żeby dojechali tutaj do mety, żeby udało im się osiągnąć swój cel. Że wiadomo, że to może być sprzeczne z innymi. No ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało z zeszłą stawki. 21 minut do końca, tam Basser przebija się przez samą górę. Tam jeszcze widzimy to Ferrari, które trzeba też również ominąć jakoś. Więc to może być problematyczne dla Norba i dla Pruchnicy. I tutaj jest Kaiser poza torem. I to będzie strata, no, 5 pozycji już. Także no kolejny wypad, to szczęśliwie to no nie skończyło się uszkodzeniami pojazdu, bo chyba jego Porsche jest naprawdę w bardzo, bardzo dobrym stanie. Nie widzę jakiś tam rys czy coś, także tutaj chyba tylko na wyjazdach poza tor się skończyło. Tutaj Z bardzo blisko, tam widzieliśmy zblokowane koła przez chwilę. No ale Belier ma teraz troszeczkę chwilę spokoju. No ale wróćmy tutaj, bo tutaj Lucjan Pruchnica i DVO tutaj bardzo blisko siebie. No i teraz pytanie, czy tutaj DVO, ojej, jak on zahamował. No troszeczkę pewnie serduszko zaczęło bić szybciej. No niemniej dało to możliwość Pruchnicy teraz zbliżenia się do Norba. Tam idę krzyk jeszcze widzimy z przodu jest. No ogólnie mi się wydaje, że wyścig nie może tylko dla Rempela, ogólnie dla zawodników nieszczęśliwy, bo no byliśmy świadkami dużej ilości wypadków, dużej ilości wyjazdów poza tor, no i dużej ilości wyjść po prostu z wyścigu. No i teraz zobaczmy, jak będzie to przebiegało. I tutaj Pruchnica troszkę za szeroko. Więc strata troszeczkę teraz będzie do Norba. No i teraz idę krzypanie, co to, przepuścić go tak spokojnie w odpowiednim momencie. No i to się udało. Niemniej teraz Norb ma chwilę spokoju. Tu natomiast Mr. Floyd Ferrari zaraz za sumkiem. Już ewidentnie tutaj możliwość wyprzedzenia istnieje. Tu LMP Pruszunio przejeżdża. Mówię, nie mam możliwości sprawdzenia, kto ile ma paliwa. Z miłą chęcią bym to zrobił, także z takiej informacji nie jestem w stanie przekazać. I tutaj chyba Mr. Floyd troszeczkę lepszym torze jazdy. Tutaj chyba wydaje mi się, że w sumie chciał przepuścić LMP i z tego powodu stracił tą pozycję. No i Mr. Floyd przebija się tutaj do góry. Uff. Teraz jakby chodziło o tabelę, to widzimy, że dopiero Patent X zostaje wyminięty przez garczem. To wiadomo, LMP jednak odjeżdża troszeczkę, dubluje zawodników, więc różnica w czasie jest ogromna. Na koniec naprawdę zaczynam troszeczkę sypelnić, przepraszam bardzo, może łyknę troszeczkę wodę, żeby ostudzić gardziołko, także chwilusia, przepraszam bardzo. Niestety wydaje mi się troszeczkę, że chyba mam właśnie po wośpie, troszeczkę gardło jeszcze w nie takim stanie, jakie powinno być.
No a właśnie, może powiem coś o samym Wośpie. Jeżeli to są osoby, które oglądały, to mam nadzieję, że podobało się. Musiałem się naprawdę wspiąć na szczyt moich możliwości tutaj, jeżeli chodzi o jakby przejście tego, bo jednak wszystko musiało iść przez mój komputer. Ale no, efekt mi się wydaje jak najbardziej pozytywny. Tym bardziej, że zebraliśmy podsumowaniu ponad 2600 zł i tu Skyser ponownie poza torem, gdzie strata kolejnych pozycji, także no ewidentnie jest tutaj nieszczęśliwcem w tym wyścigu. No ale o czym mówiłem właśnie, mówiłem o Wośpie, także mówię, ja mega jestem zadowolony z tego, co tam się działo, że dostałem możliwość skomentowania tego, jakby ranga tego naprawdę, także ja byłem zaszczycony tym, że miałem taką możliwość. No i szczytny cel mi się wydaje, jakby o to głównie chodziło. Także mega pozytywne. Tam już z chłopakami gadałem, że no to nie będzie tylko raz do roku. Pokaż krzyka? No dobrze. Zazwyczaj nie spełnią takich zachcianek, niemniej wydaje mi się tutaj Norb! Pruchnica wyprzedził Norba, więc wydaje mi się, że tutaj Lucjan ewidentnie ma troszeczkę szybsze tempo, albo tutaj Norb traci w tych uścisgach, chociaż tutaj nie chce oddać łatwo swojego miejsca. Także tu nie chodzi tylko o taktykę pit stopów. No, natomiast ten Norb bardzo blisko się trzyma, teraz atak po zewnętrznej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy tutaj na dohamowaniu coś wykombinuje. No pytanie, jak się zachowa tutaj Lucjan. No i tutaj ewidentnie Norb udało mu się odzyskać troszeczkę za szeroko, tylko żeby to go domknął. No i Pruchnica nie atakuje teraz. Kurczę, ale to naprawdę będzie walka. Mam 15 minut do końca. 15 minut do końca, tu panowie naprawdę na... No, mówimy, to jest walka o pierwsze miejsce. Zawzięta walka na pierwszym miejscu to naprawdę bardzo, bardzo długo już mi się nie zdarzała. Zazwyczaj właśnie tak jak mówię, pierwsze miejsce to jakiś tam odjazd i zapominamy o tej osobie. I pokazujemy sobie tylko potem, jak już przejeżdża przez metę. No i Buster, fastest lap, tutaj wykręcony przez niego. Więc Buster chyba leciutko w... w pościgu za Froszunio, ale to jest 24 sekundy, to jest troszeczkę za dużo, więc jeżeli Froszunio nie popełni jakichś błędów, jedzie równy temper, to tam spokojnie powinien dowieść to miejsce. Niemniej tutaj, jeżeli chodzi o stawkę drugą, tutaj Norb cały czas walczy z Pruchnicą, widzimy, że tutaj różnica między panami naprawdę jest niewielka, więc niewielki błąd może zadecydować o tym, co będzie się działo. No i tutaj Norb nie chce, no pokazuje, że ma świadomość, że mógłby tutaj zaatakować po wewnętrznej Pruchnicy. Teraz on jest w tunelu aerodynamicznym, więc prędkość będzie po jego stronie. No ta długa prosta naprawdę mu sprzyja i teraz pojawia się tutaj na wewnętrznej, no ale to nie jest to. Zauważył tutaj Lucjan, że troszeczkę tutaj za daleko Norb wyjechał, no i to może być strata pozycji dla niego przez ten błąd. No, Pruchnica się przebija, chociaż teraz widzę tutaj Norpę, chyba ciało się troszkę po wewnętrznej. No nie. Jeszcze nie, ale kurczę, panowie cały czas walczą między sobą, także to jest walka o pierwsze miejsce, jest cały czas realna. Tutaj się pojawia cały czas Norpę z tyłu, teraz po wewnętrznej. I tu jak sprawa z zahamowaniem. Oj, tutaj uderzył Norpę Lucjana. Przepraszam, Lucjan Norba. Dam przemną po jego tyłku, no i teraz troszeczkę tej różnicy czasowej będzie. Ciężko mi tak jakby to ocenić w tej sytuacji. Co prawda Norb był przed nim, więc tutaj Lucjan jakby powinien troszeczkę, wydaje mi się, dohamować, żeby do kontaktu nie doszło. Także tylko i wyłącznie kwestia, co będzie się działo dalej. Że panowie pewnie tam między sobą niezbyt najlepsze stosunki, to aktualnie no może zauważyć, tutaj troszeczkę już nerwówka ma miejsce. No ale myślę, że byśmy troszeczkę się przełączyli, tutaj Prorok zbliża się powoli do Ferrari.
Jest troszeczkę ta różnica czasowa, no chyba troszeczkę za duża. No ale jeżeli chodzi na przykład o LMP, no to ewidentnie możemy powiedzieć, że tutaj Floszunio raczej niezagrożony jest. Mimo, że tam Buster wykręcił najlepsze kółko, no ale to może być spowodowane tym, że ma troszeczkę mniej paliwa, więc pytanie, czy Buster nie będzie musiał zejść do pit-stopu? No chyba, że Floszunio po prostu przelał swój pojazd. No i nie grozi mu jakby ten atak. Próchnica, no odjechał po tym kontakcie tutaj, no chyba troszeczkę teraz nie może się wstrzelić. Jest natomiast troszeczkę za daleko, żeby wykorzystać tunel aerodynamiczny, a tutaj Mateusz bardzo blisko Krypton, więc tutaj się zbliżył w dość szybkim tempie, bo zazwyczaj zawodnicy widzieliśmy mi troszeczkę ponad sekundę różnicy, a tutaj Mateusz na 2,3 się zbliżył. Więc bardzo, bardzo blisko Porsche Corvette się znalazło. Krypton jest leciutkich opałek o Corvetta. No a Mateusz tak kojarzy z innych wyścigów, ewidentnie to jest tym, którym atakuje. Krypton, no wydaje mi się, przepraszam bardzo, że uraż, że niestety nie miał za dużo szczęścia w wyścigach. Jakieś tam widziałem bardzo często poślizgi. U Mateusza aż tak często go nie miało, więc częstotliwość porównać, częstotliwość wyjazdu poza tor. No na niekorzyść Krypton, więc musi tutaj się chłopak naprawdę wziąć w garść, utrzymać swoją pozycję. Bo tutaj widzimy, że Mateusz troszeczkę chyba na tych zakrętach zyskuje. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja na prostej startowej. Czy tam czasem się nie przybliży. Natomiast tutaj Norp bardzo blisko Lucjana, więc teraz Norp przybliżył się. Więc panowie chyba będą w bardzo bliskich kontaktach. Oj, tutaj troszeczkę za późno zahamował i uderzył Lucjana. Lucjan jeszcze tam w banderę, ojejku, co tu się stało, więc teraz przypuścił Norb. Zachował się, no, fair w takiej sytuacji, jeżeli może tak to ująć. No niemniej, kurczę, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Także Norb troszkę pobijany przód, tam widzieliśmy Próchnica, zderzył się jeszcze z barierą energochłonną. No i tu jeszcze Luke się wbił pomiędzy nich, więc Norb aktualnie może sobie pomarzyć tutaj, ale tutaj się dzieją różne rzeczy, bo tutaj Beliar wypadł nam z toru, tam widzieliśmy jeszcze Luke chyba troszeczkę nie tak jak trzeba pojechał i również był poza torem. Także mieliśmy dwa wypady w jednym momencie, ciężko się na czymś skupić, naprawdę. DVO natomiast zaraz za reprezentantem, tam Prorok i Hazi przed nimi. 9 minut do końca, teraz Buster przyjeżdża, tu spokojnie dubluje akurat na prostej, więc bezproblemowo. Buster co prawda uciął 4 sekundy do Floszunio, niemniej to jest, mi się wydaje, wciąż strasznie, strasznie daleko. 9 minut nie da się tego zrobić, to chyba jakiś cud się stanie i Floszunio wypadnie. Co mam nadzieję nie będzie miało miejsca. Taka czysta rywalizacja to chyba jest lepsze widowisko. No okej, dobra. Samochód, który wypadnie z toru, będzie jakieś tam zdarzenie, wygląda widowiskowo. Nie chodzi mi o to takie czyste sportowe zachowanie i konkurencję między sobą. Jak to działa z tym licznikiem? Jakim liczniku bym mógł sprecyzować kolego, to bardzo chętnie odpowiem. Niemniej to zobaczmy, co się dzieje w innym miejscu stawki, troszeczkę przed nami. Ten na górze. To jest licznik, ile zostało już nam w wyścigu. Jak pójdzie nam do zera, to wtedy pojawi się komunikat "Leader is on a final lap". I wtedy dopiero jak kierowca, czyli powiedzmy pierwsze miejsce przejedzie przez metę, to już jest jakby koniec wyścigu wtedy i tak mniej więcej się wyścig kończy. Wyścig ten aktualnie to jest 75 minut, czyli jedziemy przez 75 minut plus prawdopodobnie to właśnie ostatnie okrążenie i tyle. No ale tu zagadałem się, a tu Prorok wyprzedził Haziego, tutaj Krypton poza torem, czyli tak jak mówiłem, Krypton to jest osoba, która niestety
popełnia błędy i wyjeżdża, no i Mateusz przebił się do góry. Czyli jednak tam troszeczkę pamięć mnie nie myli. Dwa okrążenia, przepraszam bardzo. Już mi się liki mylą. Tak, bo właśnie wszystko zależy od ligi. Niektóre ligi od razu zaraz po zakończeniu czasówki tutaj u góry już mają mi tutaj Fugazi. Przebił się przed kryptą, widzieliśmy po wewnętrznej. No coś to Porsche tutaj chyba naprawdę potrafi się wcisnąć w każdym momencie. Hazi poza torem, jest to już dwóch pozycji, prawdopodobnie trzech, czterech tutaj będzie. Każdy musi przez metę przejechać. Każdy musi przez metę przejechać, dopiero wtedy można powiedzieć, że ktoś ukończył wyścig, bo tu naprawdę czasami walki mogą być do ostatnich metrów toru, także nie można jakby tutaj dysklasyfikować kogo. Także powiedziałbym tak, by normalnie było po prostu wyścigach. Każdy musi przez metę przejechać i dopiero wtedy jakby jego miejsce stanie. Tak, dokładnie. Tak musi się zrobić. Tak jak El Moro napisał, to jest właśnie najczystsze. Na przykład były takie sytuacje, gdzie zawodnicy powiadali, że wyścig właśnie już był na ostatnim okrążeniu. Zawodnik widział, że tam za nim jest pojazd, który ma pierwsze miejsce, więc zwolnił, przepuścił go i on ten sam ukończył. Tam mimo, że tam był tam powiedzmy 15, tak? No ale wiadomo, tu też duble się zdarzają, tym bardziej, że mamy stawkę LMP. No koniec za lidera. Przepraszam bardzo za nieścisłość. A może my tutaj się przełączymy, bo Krypton chyba tej Fugazi mu nie odpuści tak łatwo. Oj, ta korweta nie brzmi zbyt dobrze na maksymalnych obrotach, słyszymy to odcięcie. No ale też te prędkości są dość duże. Także Fugazi tutaj tak łatwo nie będzie miał i Krypton w poślizgu tutaj troszkę za dużo gazu chyba na kerbach dał. No i troszeczkę go wyrzuciło, więc Fugazi teraz ze spokojem może jechać. Czego nie można powiedzieć między Norbem a Próchnicą. Panowie, cały czas walka między sobą. 5 minut do końca. Także 8 zawodników niestety nam nie ukończyło wyścigu. Także dość duża ilość. Co prawda to nie jest WEC Old, gdzie w AM mieliśmy, jakby to ująć, blokadę toru z pojazdów. Niemniej wciąż to jest dość duża ilość graczy, która odpadła. Także cały czas walka z, w górze stawki, jeżeli chodzi o GTE. Jeżeli chodzi o LMP, no to tutaj Floszczunio, no raczej nie ma tutaj szans stracić tej pozycji, także Buster musi liczyć z drugim miejscem, chociaż to wciąż, to jest drugie miejsce, także tutaj oczywiście jakby bezproblemowo, bo no, reszta stawki odpadła. A tutaj dwa Ferrari, które walczą między sobą, DVO i reprezentant, blisko siebie tam jeszcze idę krzyk, który czai się w swojej korwecie. Panowie z jednego tutaj teamu. Tam widziałem po lewej stronie pojazd z Uphill Racing. Oj, tam troszeczkę DVO za szeroko. Rzeczywiście na tym torze ten Uphill Racing się przyda, bo tych zniesień troszeczkę jest. A dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie za milutkie słowa. Na serduszku mi od razu lepiej. Niemniej! Norb. Sekunda za Próchnicą, tutaj Krypton jeszcze się nawinął nam. No ale tutaj chyba spokojnie przepuścił, tam widzimy, że profesjonalne zachowanie. 75 minut, ale powiem, że na w Bahrajnie, czyli za 2 tygodnie, będziemy mieli 90 minut, także... I to będzie ostatni wyścig sezonu. Także tam będzie ciekawie. W nocy będziemy się ścigać, także jestem ciekaw, jak to... No, ciężko mi powiedzieć, bo... troszeczkę zawodnicy mogą się inaczej zachowywać. Tym bardziej, że już widzimy, będą musiał się troszeczkę z modami graficznymi pobawić. Niemniej tutaj Norwę sukcesywnie do przodu i przybliża się do Próchnicy.
jadą, Pawkoi dojadzie, dojedzie LMP, spokojnie, spokojnie. Flushuniu i Buster trzymają tempo. Panowie chyba tak mniej więcej tak samo jadą, więc tutaj nie powinno być żadnych problemów. Niemniej tutaj walka pomiędzy Norbem a Próchnicą cały czas jest realna, cały czas istnieje. Ewidentnie ten topór wojenny no, jest między nimi, ta niezgoda. Kto to będzie miał to pierwsze miejsce? A może wy napiszecie, co napiszcie? Kto myślicie, tutaj Norb, czy on tu jeszcze się przebije? Ewidentnie tutaj Norb atakował, pokazywał ten pazur. Wydaje mi się, że Próchnica jest troszeczkę bardziej zachowawszy w tym wszystkim. Niemniej błędy popełnia każdy, więc jakby nie da się tego ustrzec. Także Norb cały czas tutaj przez szansą czasu coraz mniej, więc trzeba się troszeczkę skupić. Sim Ery przebił się przed Luka, ale ja nie chcę się przełączać. Ostatnio jak się przełączam, to oczywiście jakaś akcja mi tutaj pomija. No i teraz Norb w tunelu aerodynamicznym jest za Próchnicą, więc pytanie, czy to nie będzie ataku na tej długiej. Zobaczmy, jak tu się pojawia teraz po wewnętrznej, także Norb. Tylko dohamuj dobrze, zblokuj swojego oponenta. No i o to chodzi, także teraz Próchnica pojawia się teraz po wewnętrznej, więc no tak łatwo nie ma. Teraz wypadałoby troszeczkę, no, ściąć to wszystko i zobaczymy. Panowie obok cały czas, zobaczmy, no, równo praktycznie. Poproszę jakąś może lepszą realizatorze kamerę tutaj. Lucian chyba tu spada, tutaj jak mu zblokowały się koła. No i Norp, no nie udało się utrzymać tej pozycji. Troszkę chyba Norb zbyt wcześnie zaczął hamować i tutaj Lucian miał troszeczkę miejsca. No i mógł tutaj zamknąć swojego oponenta. Także ostatnie sekundy, panowie cały czas między sobą walczą. Tutaj Luke i Sim Air znów zmiana pozycji. Niemniej mi się wydaje, że musimy się skupić na tych panach tutaj, bo oni tutaj walczą tak naprawdę. Norb no ma świadomość tego czasu teraz, mi jest zegar tyka nieubłaganie. I to jest to, co mogłoby go zgubić. Jeżeli za dużo zaryzykuje, naprawdę, no, strata może być masakryczna. Także Norp musi tutaj mieć nerwy ze stali. No i tak samo Próchnica właśnie. No może zapomnijmy również o nim, bo on tutaj trzyma tą pozycję. Od praktycznie od samego początku wyścigu tutaj był pierwszy. Ten zjazd do pitu troszeczkę tam pokrzyżował plany. Ewidentnie tam Norp miał lepszą taktykę na to. Internet ze stali, tak, internet ze stali również. Chociaż wydaje mi się, że światłowody byłyby troszeczkę lepszym materiałem do internetu. No, widzimy, że Lucian tutaj blokuje wewnętrzną. On nie chce przypuszczać, on wie, że atak tutaj po wewnętrznej jest możliwy. No ale teraz widzi, że różnica w odległości jest dość duża, raczej nie powinien zaatakować Norb. Teraz na chwilkę się pojawi, no ale mówię, różnica między nimi jest zbyt duża. Ale Próchnica ewidentnie ma świadomość, co by mogło mieć tutaj miejsce troszeczkę za szeroko tutaj Próchnica. No i Norb się przybliża teraz troszeczkę z lewej, więc on będzie miał troszeczkę tutaj lepsze wejście w ten zakręt, więc cały czas mamy, więc lider jest on na final lap. Więc czekamy, aż Floszunio nam przejedzie linię mety. Ale myślę, że musimy się po prostu skupić, zobaczmy tutaj, gdzie Floszunio nam się jeszcze, no tam, trochę jeszcze ma do przejechania. Oj, tutaj Próchnica dostał strzała od Norba! Co to było? O kurcze! O kurcze! Masakra! Nie wiem, jak na to sędziowie spojrzą, ale wydaje mi się tutaj, że Norb uderzył Próchnicę. Więc to może się źle dla niego skończyć. Myślałem, że go przepuści. No i Norb wypada teraz z toru. Więc no chyba karma właśnie wraca teraz. No i Próchnica ląduje z powrotem, więc tutaj można chyba mi się wydaje powiedzieć, że Próchnica dojedzie na tym miejscu. Tu Floszunio widzimy. No i Floszunio jestem właśnie liderem wyścigu po tym serii tych pojazdów, które odpadały nam.
to on jest tą osobą, która pierwsza będzie miała okazję przyjechać i nie mety. Także mogę mi się wydaje powiedzieć, że Floszunio dojedzie na miejscu pierwszym, Pasta na miejscu drugim i to jest tyle, jeżeli chodzi o stawkę LMP. No i teraz Pruchnica raczej już powinien tutaj dojechać na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o GT Norp na miejscu drugim. No była tam zacięta walka, no wiadomo, panowie starali się dać siebie maksimum, no i czasami to nie wychodzi. Wątpię, żeby to było umyślnie, po prostu. Tak się zdarza, to jest Floszunio! Kończy wyścig na miejscu pierwszym, tutaj jeszcze piękny przejazd przez trawę, Bastę tam dalej, no i Pruchnica, miejsce pierwsze, Norp, miejsce drugie, naprawdę zawzięta walka między panami. Także tutaj panowie cały czas blisko siebie, tutaj Prorok i Krypton, czy tutaj... Jezu, już myślę, że to była jeszcze walka, ojejku, się zestresowałem. Chociaż to nie można powiedzieć, bo tu jeszcze Mateusz i Mateuszek blisko siebie. Więc musimy się jeszcze na chwilkę tutaj skupić, więc nie otwieracie jeszcze szampanu, bo tutaj coś mogłoby jeszcze się nam dodatkowo wydarzyć. Mateuszek pewnie pod ogromną presją, więc tutaj no musi uważać. Mateusz zbliżył się, tam jest przecież 20 sekund ponad różnicy, więc tutaj naprawdę odbudował, więc Mateusz 9-2. Ewidentnie to tempo szybsze, teraz widzimy, tu się przybliża, więc teraz jest atak! I tutaj chyba to będzie właśnie jego szansa, tam troszeczkę chyba nerw zjadł Mateuszka. Potrawię jeszcze przesunął, znów potrawię, tylko żeby nas nie odbił. Tutaj Mateusz nauczony doświadczeniem, że ludzie odbijają się jak ping-pong. Cofnął, no i Mateusz przebija się na sam koniec wyścigu, tylko to zdojechać to jeszcze. Czy on tutaj, oj, stracił panowanie Mateuszek jest troszeczkę za późno zahamował kompletnie. No i teraz się przebija, tylko jeszcze chwila, zobaczmy, czy on tu jakiegoś błędu nie popełnił, bo to tak nerwy mogą się pojawić cały czas. Także trzeba to utrzymać. Teraz ostatni zakręt, no i to będzie to. Udało się, Mateusz tutaj wygrał właśnie tą ostatnią walkę na zakręty i udało mu się tutaj przejechać na miejscu siódmym, jeżeli chodzi o GT. Także tutaj gratuluję. No i oczywiście gratuluję wszystkim tym, którzy brali udział w wyścigu. Naprawdę widowisko mega. Uff. Zapowietrzyłem się naprawdę. Także co? Wyścig kończy się właśnie w taki sposób. Także ja dziękuję wszystkim za uwagę. Słyszymy się na następnym wyścigu, który będzie miał miejsce w sobotę, to jest Roy Racing. We wtorek zapraszam, nie przepraszam, w środę zapraszam was na wyścig Flag to Flag. Niemniej on będzie po angielsku, to będzie pierwszy raz, kiedy będę streamował po angielsku, więc taka też próba dla mnie. I za 2 tygodnie zapraszam was na ASE League. Obiecę, że nie pójdziesz do pro. Elmoro, stawiam ci na pewno, że na następnym sezonie cały czas będę w semi, więc tutaj spokojnie. Także ja dziękuję wam serdecznie za uwagę. No i co, trzymajcie się do następnych streamów. I to niekoniecznie was w Stokorce. Sefni out.